Chciałam bardzo serdecznie powitać na debacie Związki Partnerskie a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wykluczone, możliwe, konieczne. Na debacie na nośny ostatnio temat, w której zgodzili się wziąć udział tak znakomici paneliści jak profesor Ewa Łętowska, profesor Jan Koleński i doktor Mateusz Pil. Jestem tu... I są tacy, co się nie zgodzi. Debatę poprowadzi doktor Dorota Pudzianowska, szefowa naszego programu artykuł 32, a więc artykuł konstytucji mówiący o przeciwdziałaniu dyskryminacji i zakazującym dyskryminacji. A pochylać się będziemy również nad innym artykułem konstytucji, artykułem 18. Mam nadzieję i organizując tą debatę pomyśleliśmy sobie, iż spokojne pochylenie się nad wszystkimi pytaniami, a przynajmniej nad większością z nich, które zrodziły się w ostatnim okresie wokół projektów dotyczących związków partnerskich wniesionych do Sejmu RP, nad którymi nasi posłowie raczej się nie zdecydowali pochylać i debatować, przyda się nam wszystkim i że może uda nam się znaleźć odpowiedzi przynajmniej na niektóre ze stawianych pytań. Oddaję głos dr Dorocie Pudzianowskiej, która już dalej poprowadzi debatę. Dzień dobry Państwu, ja bardzo krótko chciałabym powiedzieć, że pomysł na zorganizowanie tej debaty wziął się z takiego niedosytu tym oczywiście, jak wyglądała debata w Sejmie i jak wygląda debata, która też toczy się w mediach. Chciałabym, żeby udział w debacie, którą zorganizujemy w Fundacji, wzięli wybitni eksperci, prawnicy, filozofowie, którzy też zajmują się logiką prawniczą, teorią prawa, żeby odnieśli się do problemów, które może nieść ze sobą, czy niesie ta propozycja legalizacji związków partnerskich. Temat, czy tytuł tej debaty, Związki Partnerskie, a Konstytucja RP, wykluczone, możliwe, konieczne, ma zachęcić do rozprawienia się przez naszych ekspertów z różnymi argumentami za uregulowaniem związków i takich, które być może z punktu widzenia konstytucyjnego właśnie przemawiają przeciwko takiej regulacji, czyli żebyśmy mogli mieć poczucie, że formując swój własny pogląd znamy argumenty każdej strony. Także to jest założenie tej debaty. Nie będę przedstawiać obszernie naszych gości, tylko króciutko pani profesor Ewa Łętowska, która proponuje, żeby zaczęła swoją wypowiedzią ten panel. Propozycja jest taka, żeby każdy z gości przez może 10 minut odniósł się do najważniejszych kwestii, które temat tej debaty w jej opinii stawia, a potem zaproponuję, żeby goście na sali zadawali pytania i żebyśmy rozmawiali. Także profesor Ewa Łętowska, profesor prawa w Instytucie Nauk Prawnych, pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, bo oczywiście również sędzią NSA, pierwszym polskim rzecznikiem praw obywatelskich. To nie będę już tutaj się rozwijać tego przedstawienia. Zapraszam panią profesor do zabrania głosu. Proszę Państwa, ja właściwie w takim telegraficznym skrócie chcę przedstawić moje stanowisko, co właściwie nawet nie tyle problemu związku, ile co do debaty, która koło tego się toczy, bo ona mi się wydaje, ta debata bardzo znamienna. I raczej będzie to telegraficzny skrót, dlatego przepraszam za brak wywodu szerszego, jeżeli będą takie życzenie, to uzupełnię.
I dla mnie cała ta sytuacja, która się w tej chwili wytworzyła, jest sytuacją sporu o metodę dyskursu w demokratycznym państwie. Bo to jest przykład tego, w jakim kierunku ta dyskusja ulega pewnym wypracom. Żeby jednak od razu na początku powiedzieć, zaznaczyć własne stanowisko. Ja uważam, że po pierwsze, jeżeli chodzi o argument konstytucyjny, uważam, że artykuł 18 nie zabrania regulacji, instytucjonalizacji związków partnerskich na poziomie ustawowym i przy założeniu, że reżim prawny będzie, nie będzie reżimem tożsamym, a w jakimś, powiedzmy, mniej, jeżeli chodzi o sprawy ochrony i obrony, będzie mniej kompletny. Do jakiego stopnia? To jest kwestia dyskusji i o czym za chwilę. Czyli krótko mówiąc, konstytucja, odnosząc się do tytułu, nie przeszkadza. Pytanie, czy zachęca? Nie wiem. Moim zdaniem są argumenty za tym przemawiające, że są argumenty konstytucyjne, które przemawiają za pożytkiem tego rodzaju instytucjonalizacji. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o samo założenie. Teraz, jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące metody. Artykuł, u nas dyskurs, generalnie rzecz biorąc, prawniczy, odnoszący się do konkretnych kwestii ideowo mocno zabarwionych, jest dyskursem zafałszowanym. I to, że my nie potrafimy, media również nie i krytycy tego dyskursu też nie bardzo na to zwracają uwagę, ustawicie je przerzucają się z płaszczyzn dyskusji. Raz mamy argument konstytucyjny, raz mamy argument z pożytku jakiegoś rozwiązania, raz mamy aksjologiczny, raz mamy logiczny. Ja przyznam szczerze, że uważam to za duży błąd i to nie z powodu pedanterii profesorskiej, tylko dlatego, że to uniemożliwia zrobienie jakiegoś ładu w tym całym dyskursie. I to jest drugie stwierdzenie. Trzecie stwierdzenie, opowiedzmy o charakterze pragmatycznym. Ta dyskusja ujawniła coś, co jest dla mnie największym zawodem największym zawodem takiego doświadczenia społecznego ostatnich czasów. Dlatego, że nie chodzi mi o konkretną wypowiedź Lecha Wałęsy w kwestii, gdzie mają siedzieć osoby o orientacji LGBT, tylko chodzi o to, że tam się ujawnił się pogląd, że w gruncie rzeczy to, kto ile ma praw, jest argumentem statystycznym, co jest absolutnie nie do pogodzenia z koncepcją demokracji, tej, która legła u podstaw naszej akcesji. Najpierw do Rady Europy, później jeszcze w strukturach bardziej zintegrowanych, bo to nie chodzi tylko o struktury czysto gospodarcze. Jeżeli tak, jeżeli się wobec tego kwestionuje tego rodzaju założenie, no to ja przepraszam bardzo, no to w tej chwili kończy się cała dyskusja. Ja rozumiem, że przyczyna, która zadecydowała o tym moim rozczarowaniu, jest przyczyną polemiczną i taką wpadkową bardziej. Tym niemniej, jeżeli to się nie spotyka się co do zasady w tym punkcie ze zdecydowaną rempostą, no to cały dyskurs stoi pod znakiem zapytania. Kolejny punkt, do którego chciałabym wrócić. Otóż, jeżeli jednak dojdziemy do wniosku, że to jest jakaś dewiacja o charakterze, no to ta wypowiedź dotycząca wizji demokracji, jakkolwiek, chcę powiedzieć, że nie dalej jak chyba 10 lat temu byłam na Uniwersytecie Warszawskim świadkiem dyskusji, w której nazwiska nie powiem, ale bardzo szanowana postać, profesor, członek Akademii, humanista, wypowiedział dokładnie ten sam pogląd. Oczywiście nie odnosząc go akurat do tych środowisk, o które tu chodzi, tylko jako wizję demokracji. I jakby tu powiedzieć, mam nadzieję, że zmienił zdanie od tej pory, no ale to też jest niepokojące, bo co to znaczy? Że całe nasze wyobrażenia na temat demokracji trochę wiszą w powietrzu. Więc pierwsze, kwestia odkłamania dyskursu, drugie, kwestia jaka wizja demokracji. I teraz już przechodzę do większego uszczegółowienia. Mianowicie, o artykule 18. Jak powiadam, on moim zdaniem nie przeszkadza możliwości instytucjonalizacji związków partnerskich, jeżeli taką potrzebę z jakichś przyczyn uważamy za potrzebną do zrealizowania. Dlaczego nie przeszkadza? No, bo powiada tak, że małżeństwo jako
instytucja ta, która ma określony status, jest związkiem hetero. Nie, związkiem hetero. W porządku, no dobrze, niech sobie się tak nazywa. Ale mnie interesuje inny problem. Jak się ten przepis znalazł w konstytucji? Otóż w tym dyskursie, który jak podam jest dosyć zakłamany i hipokryzyjny, który się toczy, ustawicznie wraca gdzieś wątek, którego ja nie potrafię ani sfalsyfikować, ani podtrzymać kompromisu konstytucyjnego, że chodziło właśnie o wprowadzenie tego rodzaju przepisu, aby spowodować rygiel konstytucyjny dla rozwiązań, dla związków partnerskich typu jednopłciowych. Ja nie potrafię tego sfalsyfikować. Dlaczego? Dlatego, że znane materiały legislacyjne, które normalnie w przyzwoitym świecie służą do rekonstrukcji tego, co było w czasie prac legislacyjnych, w Polsce znów są ułomne. Dlaczego? Dlatego, że prace legislacyjne toczą się w moim przekonaniu w poważnej mierze w złej wierze, to znaczy usiłuje się znaleźć jakiś kompromis o charakterze werbalnym czy semantycznym w nadziei, że później jak się coś odmieni, no to się może uszarpie, albo się może coś innego zrobi i zobaczymy w ogóle jakoś to będzie. Chodzi tylko o złapanie przyczółka. No, znów, jako prawnik mam jak najdalej idące wątpliwości co do tego, czy to jest prawidłowa kolej rzeczy. Nie potrafię znaleźć, powiadam, ale może by trzeba było pogrzebać w materiałach konstytucyjnych w poszukiwaniu tropu tego właśnie kompromisu. Wiem natomiast, że artykuł 18 został przeniesiony na wniosek Anny Suchockiej z działu dotyczącego praw i wolności do działu dotyczącego Rzeczpospolitej jako zasada konstytucyjna, co oczywiście otwiera pole do dyskusji, co to jest zasada, co ona znaczy i w jaki sposób należy tę zasadę skonsumować w sytuacji, kiedy ona przybiera charakter normy. Sprawa jest otwarta, należałoby poszukać, nie szukałam jeszcze. Ale może poszukam jeszcze tego, tych rzutów. I dalszy problem. Gdyby artykuł 18 znalazł się w dziale dotyczącym praw i wolności, jest oczywiście łatwiejsza obrona stanowiska, że aspiracje o charakterze zorganizowania w instytucjonalny sposób związków partnerskich są, no powiedzmy, konstytucyjnie są łatwiejsze do przeprowadzenia. To jest do sprawdzenia. Czyli, ale jeżeli wobec tego ślad tego kompromisu gdzieś tkwi w pracach przygotowawczych, no to musimy też mieć tego świadomość, dlatego że ten kompromis wraca w różnego rodzaju wypowiedziach publicystycznych, wypowiedziach bodajże pana wiceministra Królikowskiego gdzieś teraz wróciło, w wypowiedziach biskupa Pieronka wróciło jeszcze, ale to są wszystko wypowiedzi o charakterze zajęcia to nie są komentatorskim, a nie wskazania, że tak rzeczywiście jest. I to jest kolejny element rozumowania i mojego odniesienia do artykułu 18. I wreszcie już kończąc, sądzę, że pierwszą rzeczą dla mnie podstawą jest odkłamanie tego właśnie dyskursu. Dlatego, że znów w tym strasznie dużo jest głupstwa. Jeżeli minister sprawiedliwości powiada, że konstytucja jest niekonstytucyjna, to nie znaczy, że on stwierdza, bo on nie ma kompetencji do stwierdzania niekonstytucyjności. On powiada, że ma pogląd, że jest niekonstytucyjny. Znów, jak to w naszym dyskursie jest komentowane? No, przepraszam bardzo, no, komentowane, bo minister powiedział, że uznał niekonstytucyjność. Nieprawda, wypowiedział się w dyskursie. Kompetencje ma kto inny. Czy kto inny będzie chciał stwierdzać konstytucyjność lub nie? Nie wiem. Przy naszej gotowości sądów do bicia piany, to znaczy zrobienia pewnej aparencji działania, a później umorzenia skrupulatnego, wszystkiego co się da umorzyć, a nawet tego co się nie da umorzyć, no to ja nie jestem taka przekonana, czy akurat tutaj do czegoś dojdziemy, ale w każdym razie znów przekłamanie dyskursu. Jeżeli jednak ten dyskurs by się dał odkłamać, to teraz powstaje drugi problem, jak dalej prowadzić teraz działalność o charakterze pragmatycznym. I mnie się wydaje, że akurat tutaj to zalecenie, które pojawia się w propozycjach niektórych kancelarii prawniczych, pojawia się w niektórych propozycjach, również ja takie też zgłaszałam,
żeby próbować w pozytywny sposób najpierw ustalić, czego pragmatycznie związkom partnerskim różnego typu brakuje i co doskwiera. Przy czym to, czego brakuje, to czego doskwiera, czasami nie dlatego tego brakuje, że tego nie ma w prawie, tylko dlatego, że jest fatalna praktyka. Zwracam uwagę, małżonkowie są uprawnieni do wzajemnej reprezentacji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu, konia z rzędem temu, kto akurat się spotkał z tym, że można bez upoważnienia coś takiego zrobić. Wiem coś na ten temat. I tak dalej, nie chcę tego egzemplifikować. Ale znów, to wymaga teraz realnego sprawdzenia. I to zarówno od strony aspiracji, jak i od strony analizy prawnej. I dalej, trzeba się później zastanowić teraz, czy są dziury, czym te dziury można powypełniać. I to jest miejsce na dyskurs. Czy wobec tego zanadto się zbliżamy wedle niektórych do statusu małżeństwa, czy nie dość dokładnie się zbliżamy, ale do tego punktu w dyskusji myśmy w ogóle jeszcze nie zdążyli dojść. Tylko na razie się wodzimy za głowy, za przeproszeniem, w tym całym dyskursie. I dlatego taktycznie rzecz biorąc, ja bym później myślała o tym, żeby to zrobić, a na końcu, jak już by się to wszystko było zrobione, to by się można było teraz zastanowić. Proszę bardzo, instytucjonalizacja, bo ja rozumiem, że ludziom niektórym zależy na to, żeby im posiadanie statusu instytucjonalnego decydowało o tym, jaki jest reżim, a nie na odwrót, że mam tyle i tyle uprawnień z reżimu, a zatem mam status. Przepraszam bardzo za pewną powierzchowność w prezentacji tego materiału. Chodziło mi o to, żeby przedstawić moje własne stanowisko w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesor. Zapraszam pana profesora Jana Woleńskiego. Pan profesor jest filozofem i prawnikiem, profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, teoretykiem prawa, zajmuje się logicznymi problemami wykładu prawa i zabrał głos w dyskusji też na temat artykułu 18 i związków partnerskich. Bardzo ciekawy felieton opublikował, który jest dostępny, wydrukowany tutaj na sali, jak również wywiad z panią profesor Łętowską też wydrukowałam dla Krytyki Politycznej. Także zapraszam teraz pana profesora Jana Wolońskiego. Dziękuję bardzo. No proszę państwa, to jest przesada, że ja jestem teoretykiem prawa, znaczy byłem, teraz się zajmuję trochę innymi rzeczami, no ale wrócę do tej pierwszej specjalności. Ja bym się chciał popatrzeć na ten artykuł, który akurat nie wiem, przez przypadek jest przede mną. No, z punktu widzenia teoretyka wykładni prawa, to bardzo wiele było mówione na temat sposobu wykładni. No, przypomnę, przepraszam, że mówię o rzeczach elementarnych, że wedle teorii prawa wykładni prawa mamy takie trzy zasadnicze rodzaje wykładni. Wykładnię logiczną, czyli stosowanie według reguł logiki formalnej i logiki prawniczej, to nie jest to samo. Wykładnię systemową, która stara się ustalić sens przepisu prawnego w zależności od tego, jakie miejsce w systemie prawa ten przepis ma. I wykładnię funkcjonalną, czasem dawniej się to mówiło celowościową, która bierze pod uwagę kontekst społeczny, cele, funkcje, genezę i tak dalej. Teraz łatwo zauważyć, ta kolejność nie jest przypadkowa, mianowicie każdy następny rodzaj wykładni jest bardziej skomplikowany i mniej jednoznaczny. To znaczy, trudniej jest ocenić poprawność. Teraz jaki jest problem? No i pierwsze jakby zawołanie tej dyskusji, czy punkt jest taki, czy związki partnerskie są wykluczone, możliwe, konieczne. Ale te wszystkie trzy pojęcia to są pojęciami względnymi. Wykluczone przez co, możliwe z uwagi na co, konieczne także. Ja się zajmę szczególną postacią tego pytania, mianowicie czy artykuł 18 wyklucza instytucjonalizację czy regulację prawną związków partnerskich. Co to znaczy? Pojęcie wykluczania jest pojęciem logicznym. No, można powiedzieć, że to wykluczanie, sprzeczność to mniej więcej jest
w tym kontekście to samo, chociaż z logicznego punktu widzenia te dwie relacje są inne. Ale sprzeczność jest tu łatwiejsza. Więc regulacja byłaby sprzeczna, gdyby treść lub wykładnia artykułu 18 uprawniała do wniosku, że regulacja związków partnerskich zawiera lub logicznie implikuje, czy jakoś instrumentalnie implikuje zdanie: nie jest prawdą, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i tak dalej. Prawda? Jeżeli chodzi o wykładnię logiczną, to to sprawa jest oczywista. No, żaden z tych projektów, odnieśmy się do nich, takiej konsekwencji nie pociągał, ani takiego przepisu nie zawierał. Więc kto mówi, że te wszystkie trzy zresztą projekty, ale zajmijmy się tym najsłabszym, tak? Czyli tym Platformy Obywatelskiej, że wyklucza w sensie logicznym, czy artykuł, przepraszam, 18, wyklucza regulację związków partnerskich, no po prostu nie wie, o czym mówić. No przykro to powiedzieć, ale wydaje mi się, że bardzo wielu mówców wykazało swoją niekompetencję logiczną, czy też kompetencję paralogiczną, twierdząc, że logicznie rzecz biorąc. Ale myślę, że oni poważnie tego nie traktowali. Pozostaje argumentacja, czyli wykładnia systemowa, która jest już tu bardziej skomplikowana. Słyszeliśmy przed chwilą, że zabieg pani Suchockiej polegał na tym, żeby przenieść to z jednego rozdziału Konstytucji do innego, żeby podnieść to rangę tego przepisu. Więc niewątpliwie miejsce tego przepisu artykułu 18 w Konstytucji wskazuje, że ma ona w systemie instytucji konstytucyjnych odgrywać jakąś istotną rolę. No, ale wracam, no, konia z rzędem temu, kto potrafi wywieść systemowo, że ten artykuł jakby wymusza negację, znaczy wymusza regulację, negację regulacji związków partnerskich. Wystarczy Państwa tylko zauważyć jedno, że proszę, proszę Wętowska o tym mówiła. No cóż, no, jeżeli się tylko ustali to tak, że ochrona i opieka Rzeczpospolitej Polskiej wobec tych związków będzie mniejsza niż wobec małżeństwa, to nie ma tu oczywiście żadnej sprzeczności. Notabene bym się podjął pokazania, że gdyby nawet związki partnerskie były regulowane równie mocno o ich ochrona, to nie byłoby tu żadnej sprzeczności, bo nie ma, że tylko, nie ma, że szczególnie i tak dalej. Więc to nie ma tu żadnych, ale zgódźmy się, że tak mogło to być. Wiecie Państwa, wykładnia funkcjonalna, ona jest oczywiście najtrudniejsza. Znaczy tutaj bierzemy te funkcje, oceny, postawy społeczne, więc jeżeli z uwagi na moralne, ideologiczne społeczeństwa polskiego. No, może ja zacznę Państwa od takich pewnie wyjaśnień, które wydają się konieczne, a które prawie nigdy nie padają. Zacznę najpierw od związków homoseksualnych, które są dyskwalifikowane przez to, że uważane są za dewiacyjne, czy też nienormalne, łącznie z postulatami, że tych ludzi leczyć. No to już jest sobie wypowiedź, która jest na granicy wręcz legalności. Ale słowo normalny ma dwa znaczenia. Powiedzmy sobie, albinosi, ci ludzie o wzroście 2,20 m są nienormalni, bo są wyjątkowi. Natomiast oni są oczywiście zupełnie normalni z punktu widzenia swojej konstytucji biologicznej. Dokładnie jest tak samo, przynajmniej wedle znanych mi poglądów, z homoseksualistami. Procent homoseksualistów jest wielkością stałą, mniej więcej w każdym społeczeństwie. To się waha od 3 do 5 stopni, procent, przepraszam, i tak dalej. Więc tu nie ma jakiegoś wielkiego problemu społecznego. Ta ilość tych związków partnerskich będzie
raczej wielkością stałą. Nie wiem, czy wielką, nie znam preferencji tej grupy ludzkiej, ale wydaje mi się, że tu chodzi tylko o kwestię unormowania ich wzajemnych relacji. Natomiast twierdzenie, że prawna protekcja, ochrona dla tego typu relacji zagraża małżeństwu, jest po prostu czymś absurdalnym. Także, że zagraża na przykład mobilności demograficznej społeczeństwa. No, oczywiście nie od nich zależy przyrost naturalny, tylko od aktywności czy też lenistwa par heteroseksualnych. Więc to jest jedna. Więc uważam, że nazywanie, znaczy się wyraźnie wierzę, nazywanie tego typu relacji seksualnych nienormalnymi w sensie aksjologicznym jest olbrzymim nadużyciem i wręcz bym powiedział skazą na naszym dyskursie publicznym. Oczywiście Polska jest od jakichś 50-100 lat za innymi krajami, ale warto by tym wszystkim, którzy takie tezy głoszą, polecić oglądnięcie filmu, bo to widać, że ten problem trafia do świadomości publicznej także poprzez filmy, no słynna Filadelfia, ale i nawet już był film o relacjach homoseksualnych wśród ortodoksyjnych Żydów, no więc to widać, że to jest problem, który publicznie czeka, znaczy jest artykułowany. Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa socjologicznie oczywiście związków partnerskich heteroseksualnych. Dlaczego? No to rzeczywiście jest alternatywa dla małżeństwa jakaś, prawda? W sensie sformalizmowym, w sensie sformalizowanym, ale z drugiej strony no tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy trzeba pewnej wyobraźni socjologicznej, czy mamy oczekiwać zwiększenia się ilości tego typu regulowania wzajemnych relacji i nie tylko zresztą partnerskich, ale także rodzicielskich. Czy też nie, no wszystko wskazuje na to, że dynamika rozwoju tej formy współżycia jednak jest znaczy zwiększa się, należy oczekiwać także w Polsce. Postawy społeczeństwa polskiego są bardzo labilne pod tym względem, prawda? Więc zaraz po tej dyskusji w Sejmie, no większość była przeciwna, ale już 3 dni temu 63% akceptuje. Więc tu odwoływanie się do tego typu jest dość rzeczą ryzykowną, nie mówiąc już o tym, że funkcją prawa jest także kształtowanie postaw. Wreszcie na koniec argument socjologiczny jest taki. Być może są pewne zagrożenia, to znaczy protekcja, nie promocja, bo to znowu jest ideologiczny sposób mówienia. Protekcja, czyli ochrona relacji związków partnerskich, mówię w tej chwili już tylko o heteroseksualnych, w jakiś sposób nie na kryzys małżeństwa. To nie jest wykluczone. I takie ryzyko istnieje. Ale prawdopodobnie ta protekcja czy regulacja prawna nie będzie miała większego znaczenia, bo inne czynniki ekonomiczne, moralne, sekularyzacja społeczna prawdopodobnie sprawią, że te małżeństwa będą, znaczy, że to będzie realna alternatywa. Otóż w interesie społecznym, to najgłębiej pojętym jest, aby tego typu relacje były unormowane prawnie. Żeby one były regularne, jednostajne. Ja muszę powiedzieć, zdumiewa mnie brak wyobraźni socjologicznej, tym razem już nie tylko logicznej, krytyków tych projektów, ponieważ no, chyba sobie nie zdają sprawy z tego, no, dobra, to umawiajcie się, zawierajcie umowy notarialne. Ja to jest zupełnie co innego. Umowa jest czymś wyjątkowo nietrwałym. Także w gruncie rzeczy to nie instytucjonalizacja czy regulacja prawna tych związków będzie prowadziła do
tak niektórzy mówią, anarchii prawnej, ale wręcz przeciwnie. Funkcją prawa jest stabilizacja społeczna, czy działanie na rzecz stabilizacji społecznej. I jeśli można przewidywać, a trzeba przewidywać, bo my nie jesteśmy izolowaną wyspą, tylko podlegamy prawidłowościom, które tyczą się całego świata. Zresztą należy oczekiwać, że to myśmy nawet dyskutowali przed tym spotkaniem, że przecież będą przyjeżdżać do Polski ludzie, którzy związani są takimi. Co wtedy? Już wiedzą, ale masowo, czy nie wyjątkowo. I co wtedy? Państwo ma, Polskie ma. Odmówiliśmy ochrony, jak niektórzy żądają. Więc padam tak, przy wszystkich jest ryzyko, są pewne zagrożenia, które wydaje się, że są raczej czasowe niż na dłuższą metę, ale po pierwsze nie ma możliwości wykazania, że artykuł 18 logicznie wyklucza regulacji, nie ma możliwości, że wyklucza systemowo. No a jeżeli chodzi o argumentację socjologiczną, to abstrakcyjne rozważania praktycznie to nie przesądzają i ustawodawca powinien raczej wyprzedzać pewne tendencje niż je blokować. Bo one tak czy inaczej znajdą swoje ujście jakby pozaprawne, a to jest rzeczą niedobrą. No, oczywiście decydują w Polsce niestety preferencje ideologiczne. Artykulacja tych preferencji jest dramatyczna, czasami bezprawna, czasami wręcz obraźliwa dla pewnych grup społecznych i to, ja się zgadzam, że to nie najlepiej świadczy i o stanie demokracji, i o dyskursie funkcjonującym. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana doktora Mateusza Pilicha do zabrania głosu. Pan doktor jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest też adwokatem, a od 2005 roku nie wykonującym zawodu, ale... Już w tej chwili nie. Od 2005 roku to weryfikuję. Tym razem jest pan doktor zatrudniony w Sądzie Najwyższym w Biurze Studiów i Analiz. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie również, bo zastanawiam się, dlaczego mam tutaj funkcjonować jako ekspert, zwłaszcza w dziedzinie konstytucji, na której nie będę ukrywał, nie znam się w sposób zasadniczy. Jestem tutaj też autorem tej wypowiedzi, to od razu chciałbym zaznaczyć nawiązanie do wypowiedzi tutaj pani doktor. Nie jestem autorem żadnej urzędowej wypowiedzi Sądu Najwyższego. Też chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, że jednak nie była to prywatna opinia prezesa Sądu Najwyższego, pana pierwszego prezesa, ale opinia wyrażona w określonej procedurze i na podstawie przepisu artykułu 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Więc to też trzeba było tutaj mocno podkreślić, ale wypowiadam się jako osoba prywatna. Proszę państwa, ja sobie myślę tak, że przede wszystkim, mówiąc o artykule 18 Konstytucji, to trzeba by było uporządkować troszeczkę temat i problem i postawić sobie pytanie, czy ten problem sytuuje się na poziomie wykładni normy, czy też poza tą wykładnią. Ja tak bym sobie postawił to pytanie. To wszystko, co tutaj, zwłaszcza pan profesor przed chwilą powiedział, trudno zaprzeczyć jakby metodologii wykładni, której wszyscy jako prawnicy się uczyliśmy lub uczymy. Natomiast wydaje mi się, że kluczowym problemem jest to, że tutaj nie chciałbym popełnić jakiegoś rażącego błędu w gronie, gdzie zasiada dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sali spoczynku, więc z góry przepraszam za moją ignorancję, ale ja zawsze normy konstytucyjne jednak postrzegam troszeczkę inaczej niż inne normy prawne. Nie wiem, czy jestem w tym odosobniony, czy też nie. Otóż mnie się wydaje, że wykładnia językowa i często systemowa przy wykładni konstytucji niestety zawodzi. Niestety lub stety, zawodzi. Prawda? W dużej mierze dyskusja nad artykułem 18 jest
to jest, powiem, oczywistą oczywistość, warunkowana po prostu poglądami religijnymi, światopoglądowymi i tyle. Więc elementarna uczciwość każdego dyskutanta nakazuje jednak powiedzieć, że tak jest, prawda? No, oprócz tego jednak te poglądy w jakiejś, w jakiejś masie, tak na mój gust jako obywatela i prawnika, jednak kształtują to, jak postrzegamy funkcję tego przepisu, prawda? No, wydaje się, że jednak umieszczenie go w takim, a nie innym miejscu konstytucji, nie wiemy do końca w jakim zamiarze, najczęściej powtarza się przy artykule 18 jeden wątek z opinii eksperta, który w Komisji Konstytucyjnej, który stwierdził był, że ten przepis jakby miał petryfikować, prawda, poglądy pewne na możliwość instytucjonalizacji takich związków jednopłciowych w przyszłości, zablokować jakby te możliwości. No nie wiemy, czy to była jego wyłącznie opinia, czy nie. No tak to w dyskursie publicznym funkcjonuje. Ja bym wyraził taką ostrożną opinię, że w gruncie rzeczy relacja tego przepisu do jakby całego problemu, to no, ona, ten przepis, od niego odczytywanie ewoluuje wraz z poglądami, no jakby nie było, niestety, większości, czy stety, jak wolimy, większości społeczeństwa. Większość społeczeństwa dziś tak ten problem widzi. Pomijam oczywiście skandaliczny poziom, tu się w pełni zgodzę z panią profesor Łętowską, że poziom dyskursu jest skandaliczny i niejednokrotnie oczywiście dochodzi do naruszeń wręcz, powiedziałbym, prawa. Natomiast jakby ten artykuł, no nie do końca, on nie zabrania, on nie wyklucza. No tak, to możemy się zgodzić co do tego, że nie. Na jego poziomie jakby, na poziomie językowym nie da się takiego wniosku wywieźć. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast no, jakby jego odczytywanie no, jest też funkcją poglądów, niestety, jak uważają zwolennicy związków partnerskich, niestety, jak uważają przeciwnicy, jest funkcją tego, jak większość społeczeństwa to widzi. I prawdopodobnie tak też by było, gdyby do stworzenia jakiejś regulacji prawnej doszło i gdyby Trybunał Konstytucyjny się z tym problemem zmierzył, no to prawdopodobnie, tak, i chciał orzekać w ogóle, no to prawdopodobnie te jakby preferencje, powiedzmy sobie, większości społeczeństwa co do jego czytania, prawdopodobnie by znalazły te tutaj konkursy. Ale były 31%, ostatnio czytałam, że jest za, więc jaka większość? No. Być może mówię o swoich intuicjach, tej badań nie robimy, prawda? Tak to identyfikuję. Proszę Państwa, dobrze, już zejdę z tej konstytucji, bo to jest dla mnie temat mimo wszystko śliski i ja tutaj nie czuję się ekspertem. Zgodzę się, że ten przepis na pewno, po pierwsze, nie był nigdy przedmiotem rzetelnej wykładni ze strony Trybunału, bo trudno za taką uznać jedno wyrwane z kontekstu zdanie w wyroku K18/04. Naprawdę trudno. Więc rzetelnej wykładni ze strony Trybunału nie było nigdy i wypowiedzi w doktrynie też uważam za dosyć powierzchowne. No, jakby badałem te sprawy tylko raz pod kątem prawa prywatnego międzynarodowego, więc zdaję sobie sprawę, że moja wypowiedź może być obarczona znacznym ryzykiem błędu. Niemniej jednak wydaje mi się, że rzeczywiście te opinie są dosyć powierzchowne i warto by było przede wszystkim rzetelnie ten przepis spróbować właśnie tak bardziej dogmatycznie spróbować wyłożyć. Jeszcze jeden wątek, już zejdę troszeczkę na niwę taką bardziej mi bliską, czyli prawo prywatne międzynarodowe i te okolice. Otóż ja się zgodzę rzeczywiście z tym, że to jest z poziomu prawa prywatnego międzynarodowego problem większy niż to się czasami wydaje. Z całą pewnością nie da się go sprowadzić do prostej dyskusji nad artykułem 18 Konstytucji. To jest problem wielowątkowy. Tak. Z jednej strony mamy w prawie prywatnym międzynarodowym, prawo prywatne międzynarodowe nie zajmuje się uznawaniem czy nieuznawaniem związków homoseksualnych. To jest gruby błąd, który
w ogóle metodologiczny, który zaciążył nad całą debatą nad nową ustawą prawo międzynarodowe, posłowie nie rozumieli tego kompletnie. Co gorsza, śmiem twierdzić, że być może nie rozumieli tego również, nie rozumiało tego wielu ekspertów, którzy brali udział w dyskusji nad tym projektem. Prawo międzynarodowe ma dać odpowiedź na to, jakie prawo stosować, prawda, do konkretnej sytuacji. Absolutnie niedopuszczalne by było, odpowiadając troszeczkę na pytanie, które tutaj zawisło w wypowiedzi pana profesora przede mną, niedopuszczalne by było, wydaje mi się, gdyby sąd stwierdził, prawda, no, prawda, nie, sprawa jest, ale nie będę się wypowiadał, bo nie ma przepisów, albo nie ma normy kolizyjnej, prawda, w prawie międzynarodowym nic podobnego powiedzieć się oczywiście nie można. Prawo międzynarodowe jest tym pomostem między różnymi porządkami prawnymi, musi nas doprowadzić do jakiejś odpowiedzi. W każdej jednostkowej sprawie ta odpowiedź może być inna i na pewno artykuł 18, klauzula porządku publicznego nie jest prostą funkcją tego przepisu. Prawda? Nie jest, jego odczytanie na pewno w konkretnej sprawie nie będzie prosto zależało od tego, co jest w artykule 18 lub co my byśmy chcieli, żeby w tym artykule 18 było zapisane. Takie osoby, przypuszczam, no, przyjeżdżają tak, jak to jest, prawda, związane z związkiem partnerskim czy małżeństwem jednopłciowym, one przyjeżdżają na pewno do Polski i na pewno z tym związane problemem potencjalnie mogłyby zaistnieć. Jeżeli one nie w masowej skali nie zaistnieją, no to prawdopodobnie dlatego, że większość rozsądnych ludzi, nawet związanych zupełnie tak zwanym normalnym małżeństwem, ale zagranicznym, przed polskim sądem, jeśli tylko będzie mogła, nie będzie chciała stawać. Jako taką dykteryjkę mogę tutaj opowiedzieć o przypadku pewnej pani, która, że tak powiem, konsultowała ze mną swój problem dotyczący małżeństwa heteroseksualnego w Stanach Zjednoczonych i zastanawiała się, czy się rozwieść w Polsce z mężem. Zawarła małżeństwo w Nowym Jorku i również w Nowym Jorku została sporządzona intercyza między małżonkami, zastrzegająca pewne świadczenie o charakterze ryczałtowym za każdy rok pożycia małżeńskiego. No i to się zwykle według prawa nowojorskiego załatwia w tym samym postępowaniu rozwodowym. Ja powiedziałem, że lepiej, żeby ani rozwodu nie brała w Polsce, ani żeby nie próbowała tego roszczenia w Polsce dochodzić, bo nic z tego prawdopodobnie jej dobrego jej to nie przyniesie. No niestety, polskie sądy są generalnie w ogóle kompletnie nieprzygotowane do obrotu międzynarodowego, uczestnictwa w obrocie międzynarodowym. My w ogóle nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby uczestniczyć w obrocie międzynarodowym. Ciekawa konstatacja, ale niestety, że po 20 paru latach jakby istnienia funkcjonowania w wolnym świecie, my ciągle jeszcze nie jesteśmy do tego przygotowani, ale taka jest smutna prawda. Więc ja bym wszystkim, ja się nie zaliczam do kategorycznych przeciwników, od razu mówię, związków partnerskich. Ta kwestia aż tak bardzo nie boli. Natomiast wszystkim kategorycznym, zdeklarowanym przeciwnikom dałbym taki kazus do przemyślenia. Mianowicie ciekaw jestem, co byśmy powiedzieli na tę sytuację. Nazwisko, prawda? Nazwisko. Jeżeli mówimy nie uznawać, czyli czytaj, nie stosować jakichkolwiek obcych norm regulujących status zarejestrowanych partnerów, dajmy na to w Szwajcarii, no to znaczy, że ten człowiek, który do nas przyjedzie na naszym terytorium, prawda, ma się nazywać inaczej, niż to stoi napisane w jego akcie urodzenia, prawda, akcie, dajmy na to, zawarcia związku partnerskiego, w paszporcie. No, nie możemy na tym poziomie rozumować pochodzenie dziecka, prawda. No, możemy się zżymać na to, że w innych państwach istnieje coś takiego jak adopcja przez zarejestrowanych partnerów, coraz częściej to się zdarza, ale też jeżeli negujemy, prawda, to negujemy ze wszystkimi tego konsekwencjami, na przykład roszczeń alimentacyjnych. Tak? No, przestrzegałbym przed taką skrajnością myślenia. Więc klauzula porządku publicznego, jeżeli ma działać, to powinna działać raczej w dość rozsądnym zakresie i selektywnie, prawda, do tych spraw, gdzie to rzeczywiście bezpośrednio dotyczy sprawy, a nie gdzie związek partnerski jest schowany w drugim tle i nie na pierwszym planie. Tak? No, to także tutaj troszeczkę tak prowokacyjnie kilka test chciałem postawić i w jedną i w drugą stronę, i do przeciwników, i do zwolenników,
mając nadzieję, że to w spokojny sposób jakoś zachęci do dyskusji. Na pewno wykluczałbym proste odpowiedzi, zwłaszcza mając na uwadze, i to już moja ostatnia uwaga, że artykuł 31 Konstytucji zawiera jednak dwie fundamentalne wartości. To jest godność człowieka i wolność. Tak? Godność człowieka nakazuje dyskutować w sposób spokojny i szanować poglądy przeciwnika. Wolność. Natomiast w tym konkretnym kontekście mnie się wydaje, że też artykuł 17 musi być odczytywany przez pryzmat wolności. Mianowicie, jeżeli ustrojodawca stawia na pierwszym miejscu jednak wolność, jako tę centralną wartość skojarzoną z jednostką, no to ja się pytam, czy artykuł 18 powinien być odczytywany jako limitujący tę wartość, prawda? To jest podstawowe pytanie, na które w takim sferze dogmatycznej powinniśmy sobie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu pana profesora Wyszykowskiego, który jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji. Jest też sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, obecnie członkiem Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji z ramienia Polski. Zapraszam panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja miałem okazję wypowiadać się kilkakrotnie publicznie na temat artykułu 18, jego funkcji, znaczenia i w kontekście związków partnerskich. Przed kilkoma dniami ukazała się książka będąca pokłosiem konferencji przed rokiem na Wydziale Prawa, gdzie jest zamieszczony mój tekst, ja nie reklamuję, na temat artykułu 18. Nie reklamuję dlatego, że nie chciałbym powtarzać tego w żadnym wymiarze, co jest w tym tekście. Jeżeli państwa interesuje, to ja poproszę fundację, żeby PDF włożyć na stronę internetową fundacji, na stronie internetowej Zakładu Praw Człowieka. Znajdą państwo argumentację natury dogmatycznej. Natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, to nie jest artykuł 18. Paradoksalnie. Bo ja z tym artykułem nie mam problemu. I podzielam uwagi, które były tu zgłoszone. Ja nie mam problemu również z wypowiedziami na temat artykułu 18 ze strony polityków. Nie mam problemu, bo nie rozumiem tych wypowiedzi. Ale też nie aspiruję do tego, żeby to rozumieć, bo to nie jest moja kompetencja. Ja mam problem z prawnikami. Ja mam problem z rozumowaniami prawniczymi, a raczej z założeniami pewnych rozumowań prawniczych. I to mam problem dlatego tak poważnie, że dokonałem analizy dwóch tekstów, instytucjonalnego i indywidualnego. Obydwu tekstom przypisałbym cechę autorytetu, instytucjonalnego i indywidualnego. I dokonałem tego, co się nazywa, no właśnie, analizą czy rekonstrukcją założeń, które legły u podstaw pewnych twierdzeń, pewnych wypowiedzi. Zanim tych kilka przykładów podam, to odpowiem na wiszące cały czas pytanie czy problem, no, kto nadał treść, kto był pierwszym quasi-autentycznym, a na pewno wyłącznym interpretatorem treści artykułu 18. To był ksiądz biskup Kieronek. W swojej wypowiedzi po spotkaniu z Komisją Konstytucyjną stwierdzając, że ustaliliśmy kompromis, cechą którego będzie wyłączenie poprzez takie brzmienie artykułu 18 Konstytucji możliwości instytucjonalizacji związków homoseksualnych. Małżeństw homoseksualnych. I potem to już po tej wypowiedzi się poszło dalej. I ja się zgadzam z panem doktorem Pinkiem, że rozumienie treści zależy od światopoglądu, artykułu 18, zależy od poglądu, od światopoglądu, od przekonań religijnych. Ale to są elementy zupełnie wstępne. I z tej perspektywy oceniam wypowiedzi o charakterze normatywnym, czy prawniczym, może nie normatywnym, bo nie zajmujemy się normami w tym wypadku, ale prawników ukształtowanych tak, jak oni są ukształtowani. I ja mam, myślę, że jednym z założeń, jakie są przyjmowane w argumentacji,
która ma przekonać do tego, że artykuł 18 wyklucza możliwość instytucjonalizacji związków homoseksualnych, jest między innymi założenie skoncentrowania uwagi czytelnika na jednym aspekcie rozumowania, po to, żeby zasugerować, że to rozumowanie jest specyficzne dla związków partnerskich o charakterze homoseksualnym. Ja czytam w pewnym dokumencie, gdy jest krytyczna wypowiedź na temat tego, że związek partnerski homoseksualny przypomina małżeństwo, i czytam jako element krytycznej oceny propozycji rozwiązań, wymaganie osobistego, jednoczesnego stawiennictwa stron umowy przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego, co przypomina ustawowe rozwiązania artykułu 1, paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To tam też można przespomnieć. To nawet nie o to chodzi, że można to przespomnieć psychoterapeutycznie. Rzecz jest w tym, że może powstać nieodparte wrażenie, że tylko w dwóch sytuacjach mamy do czynienia z zastosowaniem tej konstrukcji jednoczesnego stanowiska stron umowy. Kiedy, żeby zawrzeć jakąkolwiek umowę przed notariuszem, trzeba, żeby strony się stawiły jednocześnie. Drugie założenie, jakie się przyjmuje, to takie podobieństwo formy właściwej dla innej instytucji ma eliminować dopuszczalność jej zastosowania umowy związku partnerskiego. I to jest takie stwierdzenie, zawieranie umowy przed notariuszem nawiązuje do zawierania małżeństwa przed duchownym. I to jest pytanie, jaką wartość wyjaśniającą czy argumentacyjną ma ten rodzaj odniesienia do podobieństwa sytuacyjnego. Dalej. Założenie następne. Uznaje się określoną koncepcję za preferowaną, co oznaczać ma wyłączność takiej koncepcji czy takiej instytucji. I w argumentacji, jaka jest przytaczana, odwołuje się wielu prawników, także polityków, ale nie wiem, prawników, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że preferowaną konstytucyjnie formą małżeństwa jest związek kobiety i mężczyzny i dzieci spłodzone z tego związku. Tak jakby, przy okazji sprawy podatkowej. Dalej. I to oznacza, że mamy do czynienia z swoistym narzuceniem koncepcji wyłączności określonej rozumienia małżeństwa. I nie tylko to ma wyłączać możliwość instytucjonalizacji związków partnerskich, ale też w gorszym, innym, ale dla mnie, z mojej perspektywy, gorszym świetle stawiać inny typ rodziny, inną formę rodziny, która jest przecież, tych form jest niezwykle dużo. Dalej, to jest dla wykładni konstytucji, niezwykle, przepraszam, że będę wykładnie się zajmował, ale to niezwykle ciekawe jest taka sytuacja, kiedy ja czytam w dokumencie, który jest podstawą działań legislacyjnych, na użytek ustawy o związkach partnerskich. Następujące stwierdzenie. Artykuł 18 Konstytucji jest normą nadrzędną i wiążącą dla ustawodawcy zwykłego. Tak, jakby inne artykuły nie były nadrzędne, nie były wiążące dla ustawodawcy zwykłego i nie miały swojego zobiektywizowanego waloru z punktu widzenia miejsca Konstytucji w porządku ustrojowy. Ja tylko mówię o sposobie stosowania pewnych technik wykładni prawa na użytek tej dyskusji. Dalej. To jest sytuacja taka, w której
przyjmuje się założenie, że autorytet instytucji prezentującej pewne poglądy jest automatycznym hamulcem, czy stanowi automatyczną barierę przed próbami falsyfikacji tego przedstawionego poglądu. Otóż jest takie stwierdzenie. Konstytucyjne znaczenie małżeństwa dla istnienia rodziny uzasadnia szczególne unormowania o charakterze protekcyjnym i promocyjnym w systemie prawa. Nie mogą być one kwestionowane z powołaniem się na inne normy konstytucji, szczególnie artykuł 32, zasada równości, zakaz dyskryminacji. Problem polega na tym, że według mojej wiedzy, zastrzegając, że pewnie nie przeczytałem wszystkiego, co na ten temat było powiedziane, nigdy nie było kwestii kwestionowania tego poglądu. Innymi słowy, mamy do czynienia z tworzeniem nieistniejącego zjawiska. Do tego dopasowujemy argument, który w oczywisty sposób jest trafny, tyle, że dyskutujemy z cieniami. Dalej mamy. Ja jeszcze mam 5 minut, jeżeli mogę. Bardzo dziękuję. Otóż założenie jest, kolejne jest następujące. Jeżeli wypowie się jakąś tezę wystarczająco kategorycznie, to nie trzeba na to, na tę tezę żadnego dowodu. Cytuję. Instytucjonalizacja heteroseksualnego konkubinatu jest niedopuszczalna w związku z brzmieniem artykułu 18 Konstytucji. Jaki dowód jest na to? Stwierdzenie. Poszerzanie regulacji prawnej dotyczącej osób pozostających we wspólnym pożyciu, które mogą zawrzeć związek małżeński, nie wydaje się potrzebne. Następne założenie jest tego rodzaju, że mamy bardzo często z używaniem, co jest normalne w języku prawnym, mniej powinno być naturalne w języku prawniczym, ale mamy do czynienia z pojęciami nieostrymi, niedookreślonymi. One wymagają dookreślenia. No i problem polega na tym, że przyjmuje się założenie, że użycie pojęć nieostrych wyostrza w istocie wartość argumentacji, bo zwalnia z obowiązku wyjaśnienia, co rozumiemy pod, co jest treścią, co rozumiemy pod pojęciami nieostrymi. I dlatego jest taka dla mnie ciekawa teza. Wykluczona jest regulacja analogiczna lub bardzo zbliżona do unormowań dotyczących heteroseksualnego małżeństwa, a chodzi o związki w tym przypadku osób tej samej płci, bez uprzednich zmian artykułu 18. Tylko że jeżeli jest tak kategoryczna teza, zawierająca pojęcia nieokreślone, to ja, jakby powiedziała pani profesor Matowska, lubiłbym wiedzieć, co w tej tezie oznacza. W tej tezie oznacza pojęcie regulacja analogiczna lub bardzo zbliżone. To wymaga wyjaśnienia, a nie tylko przedstaw. Dalej, tu mamy niezwykle ciekawy przykład innego założenia, a mianowicie synonimizacji pojęć różnych, oczywiście różnych, ale o podobnym poziomie emotywnym. I na przykład synonimizuje się w dyskursie pojęcie obyczajowość moralna czy moralno-obyczajowe z aksjologią. Innymi słowy, to co należy do grupy, do wątków moralno-obyczajowych, synonimizuje się z aksjologią, co jest oczywiście możliwe po to, żeby poziom perswazyjny wypowiedzi był oparty na owej właśnie synonimizacji, żeby nie było problemu z koniecznością dokładnego wyjaśnienia treści. Dalsze założenie, bardzo ciekawe i dosyć często spotykane, co w nauce prawa jest
dopuszczalne, ale co nie może być niezauważone jako pewien problem. A mianowicie mamy autorską definicję, która zdaniem tegoż właśnie autora powinna być traktowana jako definicja normatywna. I mamy taką, cytuję, cechą szczególną rodziny jest to, że powstaje ona i powiększa się w sposób naturalny przez urodzenie będące skutkiem współżycia płciowego dwóch osób różnej płci. To jest problem, czy mamy, w jakim zakresie możemy przyjąć tę definicję, która stanowi podstawę rozumowania o funkcji artykułu 18 jako wyłączającego możliwość instytucjonalizacji związków partnerskich, zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, mamy do czynienia z sytuacją, w której przypisywane są te właściwości, o których mówi autor, jako cecha szczególna. Innymi słowy, bez tych elementów nie można definiować pojęcia rodziny. Więc to jest założenie, może jeszcze dwa, dobrze? To musimy zanudzać Państwa. Natomiast może właśnie inne jest założenie, a mianowicie jest atrakcyjne, ale niezgodne z prawdą opisywanie rzeczywistości po to, żeby stworzyć poprzez opisanie ową rzeczywistość. Otóż mamy taką sytuację, jak wypowiedź środowiska lansujące pomysły przyznania analogicznych uprawnień partnerom związków homoseksualnych zdaje się nie dostrzegać tej okoliczności i traktować wspomniane uprawnienia jako nagrodę, w cudzysłowie, za utrzymywanie intymnych kontaktów. Otóż znowu, na ile mogłem się zapoznać z wypowiedziami tego rodzaju, ja takiej wypowiedzi nie znalazłem. Ale co nie znaczy, że nie był. Tyle, że autor znowu nie podaje w przypisach źródła z tej konstatacji. Stąd mam pewien problem, no ale dzielę się z Państwa nie wszystkimi problemami, tylko wybrani. I może jeszcze ostatni przykład. Otóż przyjmuje się założenie, że dopuszczalne jest nawet w dyskusji na temat artykułu 18 w kontekście związków partnerskich oddziaływanie podprogowe z takim dodatkowym założeniem, że czytelnik intelektualnie tego nie zauważy, ale jak nie zauważy, to będziemy mieli osiągnięty efekt, no, nazwijmy to bruz. I mamy wypowiedź następującą. Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji, związek dwóch lub więcej osób tej samej płci. Ale gdyby to miała być pomyłka redakcyjna, no to autor nie daje szans. Ponieważ mówi, że odmienność regulacji sytuacji małżeństwa i niemałżeństwa, uzasadniona szczególną funkcją małżeństwa jako podstawy rodziny i mająca oparcie w treści artykułu 18 Konstytucji, nie uniemożliwia wszakże ani wspólnego pożycia, ani podejmowania przez kilka osób niebędących małżonkami działań ułatwiających to pożycie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja chciałabym zadać jedno pytanie, zanim przejdziemy do dyskusji, jeśli mogę, związane z tym akurat narzuconym przeze mnie tematem tej debaty i odnieść się do tego aspektu konieczności i nawiązać do tego, co się pojawiło dość silnie w wypowiedzi profesora Jana Wolińskiego i pana profesora Wyrzykowskiego, czyli jak
jak się ma to, że w artykule 18 jest mowa o ochronie rodziny, do współczesnego też rozumienia rodziny, choćby w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy z tej perspektywy nie moglibyśmy argumentować, że nie tylko nie jest wykluczone zinstytucjonalizowanie związków partnerskich, czy to hetero, czy homo, ale wręcz jest to konieczne, gdyż konstytucja chroni rodzinę, a form rodziny, jak to była tutaj mowa i pojawiło się to w wypowiedziach naszych gości, jest wiele. Jeżeli zgodnie z danymi GUS 30% dzieci wychowuje się w związkach, gdzie rodzice nie są w związkach małżeńskich, to pojawia się dla mnie taka socjologiczna wątpliwość, czy nie sprzyja stabilności właśnie tych relacji rodzinnych z instytucjonalizowaniem pożycia między rodzicami. Czy w związku z tym, z tej perspektywy, możemy mówić tutaj o pewnej konieczności? Chciałabym prosić, żeby krótko się nasi goście do tego odnieśli, a potem przejdziemy do dyskusji. Pani profesor Łędowska może zaczynała, to bardzo proszę. Nie. Ja mam pewien kłopot, dlatego że ja przyznam, że tutaj bym była zdania, że trzeba znowu zacząć od źródeł, to znaczy całej dyskusji przygotowującej konstytucji. I właśnie w tych kwestiach, czy rodziną jest, jak rozumieć pojęcie rodziny, jaka jest wzajemna relacja pomiędzy macierzyństwem i rodzicielstwem, która tu, to kłopotała, to znaczy zaczerpała uwagę posłów. Tylko na mnie robiła wrażenie ta cała dyskusja, jakby to powiedzieć, niesłychanie płytkiej. W tym znaczeniu, że w gruncie rzeczy to się odbywało na poziomie dyskusji o sformułowaniach, bo to nawet chyba było pod komisji redakcyjnej, chyba to było robione. I to było na płaszczyźnie takiego uskrótniania tekstu. No zaraz, macierzyństwo, no ale rodzicielstwo. Teraz jaki jest stosunek między rodzicielstwem i macierzyństwem? I ja bym się bała wyciągać jakiekolwiek inne głębsze wnioski z tego akurat. I tam było macierzyństwo i ojcostwo i takie różne inne rzeczy. I ja przyznam, że tutaj mam pewną konfuzję, bo jeżeli by Państwo mnie zapytali, to co oni chcieli przez to powiedzieć, to ja powiem, oni tak chcieli zawrzeć taki doraźny, moim zdaniem, kompromis, żeby pójść dalej. To ja bym tak powiedziała. Więc z tego nie można wyciągnąć żadnych konkretnych wniosków. Natomiast problemy, które za tym się kryją pytaniem, są ogromne. Bo pytanie jest pierwsze. Czy rodzina, czy małżeństwo jest w ogóle rodziną? Na przykład do Mączyńskich, tutaj tak obficiemy, krążący się nad wodami, to jest Mączyńskie, twierdzi, że małżeństwo nie jest rodziną. Dopiero małżeństwo staje się rodziną w momencie pojawienia się dziecka. Ale ja, słucham? A związek partnerski z dzieckiem? Nie jest. No zaraz, no ale to przepraszam, może nie przeskakujmy po kolei. Dla mnie powstaje problem wtedy, jak się mam wobec tego, ta konstatacja teraz do kwestii, no już dobrze, zostajemy na poziomie tego małżeństwa hetero, bezdzietnego, no i co to jest wobec tego konstytucyjnie przy tego rodzaju założeniu? Pozostaje pod ochroną, czy nie pozostaje pod ochroną? Bo ja nie wiem w tym układzie, w tej sytuacji, jako rodzina. Ale jak to małżonkowie się rozliczają. No to nie żartujmy, no bo to jest... Nie przechodźmy już na poziom od razu dyskusji o ustawie, bo rak jest chyba w rozumieniu ustawy, no to dobrze, to ja też tak umiem. Ale zostańmy na poziomie konstytucyjnym. W związku z tym dla mnie jest pytanie, czy wobec tego ochrona i opieka otacza małżeństwo jako takie hetero, czy nie otacza? I to jest, ja przyznam szczerze, ja nie chcę mówić, jak ja uważam, że powinno być. Bo na przykład ja uważam, żeby też się zdradzić z tym, że ja uważam, że im więcej jest protekcji w ochronie interesów, które same się ochronić nie mogą w pewnym dla... To jest tym lepiej. To jest taka trochę rolowska koncepcja. Więc ja znowu Państwu dam może przykład, który ja bardzo często używam na wykładach, który pochodzi autentycznie z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Co to jest rodzina? Ja pamiętam, było małżeństwo z dzieckiem, ale które nigdy nie pozostawało we wspólnym pożyciu gospodarczym, dlatego że jedno i drugie, jedno gdzieś było w jakimś zakładzie, drugie było w drugim zakładzie. I problem polegał na tym dla sądu, który orzekał o problemie jakichś tam świadczeń, był taki, że
oczywiście na gruncie ustawowym. Czy oni wobec tego, nie mając, nie spełniając elementów wspólnego pożycia gospodarczego, który jest wymagany do tam jakichś wspólnych rozliczeń czy jakichś innych finansowych ocen, czy oni mogą być traktowani jako rodzina, czy jako nie? I w gruncie nie, jako rodzina. I w związku z tym Sąd Najwyższy wtedy się odwołał do pojęcia rodziny konstytucyjnego po to, żeby powiedzieć tak, no mimo, że tego nie ma, ale to jest jednak rodzina. Czyli zastosował ówże artykuł 18 w gruncie rzeczy w funkcji ochronnej do spojenia systemu prawa, jako no, środek wykładni. Ale proszę zwrócić uwagę, to się następuje jakieś zapętlenie. Małżeństwo nie jest rodziną. Ale dalej, teraz dalej wobec tego idźmy. Wobec tego dobrze, związek hetero z dzieckiem, no to wobec tego jak to? W jakim zakresie oni pozostają pod ochroną? Który z elementów reżimu prawnego na poziomie ustawy zwykłej mam uznać za jeszcze podparty konstytucją? A teraz rodziny zastępcze. No, mnie się tu pytania mnożą i ja uważam, że jeżeli wobec tego dyskutujemy i jeżeli dyskutujemy w szczególności przy pracach legislacyjnych, konstytucyjnych, ale to jest psi obowiązek dyskutantów to wyczerpać tę sprawę. I oczywiście można wtedy przyjść do intuicji, że mnie bardziej ciągnie w takim kierunku albo w innym, ale to musi być na tej podstawie zrobione. To jest jedna uwaga. Więc ja na to, wobec tego na to pytanie, które Państwo dali, ja pewnie nie wiem przy tym stanie dyskursu. Ja tylko mogę powiedzieć, ku czemu ja się bardziej skłaniam. Natomiast moim zdaniem to jest wewnętrznie sprzeczne nawet tutaj. A jeżeli zaczniemy robić wykładnie przez konstytucję ustawy zwykłej, to już zupełnie dojdziemy tam, że zrobić bałagan. No więc ja i tam się pytać, czy wobec tego dyskutanci sobie w ogóle się nad tym zastanawiali. Teraz, jeżeli mogę tylko się odwołać, tylko troszeczkę polemicznie z panem tutaj. Pan powiedział, że, zresztą zastrzegałem się, że to nie jest pana Broszka konstytucja, że ta konstytucja to jest tak, co komu w duszy śpiewa. To nie jest całkiem tak. Konstytucja ma swoją dogmatykę. Ma swoją dogmatykę i o tyle, o ile ktoś, kto dokonuje wykładni konstytucyjnej, jest wierny, nie chcę tutaj wchodzić, co to jest, swojej dogmatyce, to on jest pomocą, on to obiektywizuje. A oczywiście, że może być tak, że oszukujemy i po prostu zaczynamy opowiadać, no, co nam w duszy śpiewa. Ale to już było i znowu, przepraszam, zacytuję, nie raczej posłuchaj, coś mi pomógł znaleźć. W roku 52 Bratuś, który opublikował, był opublikowany polski przekład jego książki o osobie prawnej, radziecki uczący, Ginon, powiedział, że w prawie to jest tak, wszystko zawisi od tego, kto przemienia jest zakon. Ale jeżeli wobec tego... Wszystko zależy od tego, kto stosuje prawo. Więc ja ci gratuluję proweniencji akurat do tego poglądu. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś się na to powołuje, to ja lubię przytoczyć akurat tą śródło. Przepraszam, on jest Joachim Alpaus. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jan Wołański. Tak, ja jako logik muszę powiedzieć, że dla mnie konieczność to jest tylko konieczność logiczna. No więc oczywiście to nie ma konieczności logicznej tego, co pani mówi, ale to jest pożądane. To jest jakby warunkowo konieczne zadanie. Zresztą tego nie ma najmniejszego. Zresztą to powiedziałem, w interesie społecznym jest normalizacja czy regulacja zjawiska, które nie jest całkowicie marginalne, albo które ma dla ludzi znaczenie. No tak, a teraz ja traktowałem poważnie ten artykuł, aczkolwiek on na to nie zasługuje. On na to nie zasługuje, bo jego geneza, nawet ta, która została dzisiaj tutaj omówiona, pokazuje, że on został wrzucony tak, żeby wszystkim było dobrze, prawda? I jeszcze znana, prawda, pani polityk, która... Czy, no wiadomo, nie będę mówił, prawda, która ma pewną linię ideologiczną. No, z pewnych powodów, być może pod zaradą biskupa Pieronka, domaga się, bo tutaj się pojawiło tanie. A ja chciałbym powiedzieć co innego. I teraz tak. Ten artykuł robi problemy i przy... budzi problemy, to generuje problemy, które pewnie nie były w ogóle przewidziane przez tych ludzi. To potwierdza myśl mojego ulubionego filozofa i aforysty Stanisława Jerzego Wileca, że błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda.
Otóż ten artykuł się urodził jako prawda, a teraz robi problemy. Żeby wrzucić kij w mrowisko jeszcze bardziej. Ja akurat polemizuję, znacznie będę wymieniałem myśli z Andrzejem Mączyńskim, którego profesor Grzykowski tutaj licował na wszystkie strony, to jest mój kolega. No, student chyba nawet. I on mi napisał tak, właśnie od tego zaczął. Rodzice, małżeństwo i dzieci to jest rodzina. Dobrze, pierwsze moje pytanie było, a bezdzietni. Taka jest definicja słownika języka polskiego. Ponieważ ja jestem miły, no, więc zaglądałem tego słownika i mu przeformatowałem, przemajdowałem. Jest tak, rodzina, ta, to jest rodzina w szerszym znaczeniu grupa osób powiązana relacjami pokrewieństwa lub powinowactwa. No i co teraz? I on wtedy skończył się w ten sposób, że on proponuje taką definicję. Powiedział, no ty sobie możesz sobie proponować, jak chcesz, tyle że to nie jest rozstrzygające, bo to już jest arbitralna konwencja. Proszę Państwa, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny to nie jest wcale nic takiego oczywistego. Historycznie przynajmniej. To nie wystarczało kiedyś, żeby był kobieta i mężczyzna byli i zawierali małżeństwo, prawda? A w średniowieczu chłop ze szlachcianką mógł, a w Stanach Zjednoczonych murzyn a w Indiach, prawda? I tak dalej. To, a właśnie, ile kobiet, ile mężczyzn. Więc to jest oczywiście historycznie ukształtowane. Teraz jest tak w obliczu, prawda, pewnej tradycji europejskiej, w której Polska jest strażnikiem dla niektórych, ale ja rozumiem, znaczy uważam, że to jest trochę spór o słowa. I teraz tak, to co ty powiedziałeś, tą wykładnię biskupa Pieronka. Dlaczego ja zaprotestowałem? Bo ja też to czytałem niedawno, dzisiaj nawet ten fragment, zacytowany przez profesora Adama Szkiewicza. Tak, no dobrze, ale to można interpretować, no dobrze, to było tylko i wyłącznie przeciwko nazywaniu związku homoseksualnego małżeństwa. Nic więcej z tego nie wynika. Być może on miał coś na myśli więcej. No nie chcę przeciągać, tylko jeszcze jedno do pana uwaga. Totalnie nie zgadzam, że konstytucja ma być czytana bardziej niż profesor Maciejska. Czytana przez pryzmat poglądów religijnych i tak dalej. No, no proszę poczytać kodeks rodzinny i powiedzieć, i przeczytać z punktu widzenia religii katolickiej i niech teraz sobie tak, to znieśmy rozwody. Nie dlatego, że po lat, to jest tak zdaje się 60-40%. Proszę bardzo, bo my dojdziemy do totalnego absurdu. Takiego, jak pamiętam, ile było krytyki sędziów, którzy powiedzieli, w imię sprawiedliwości zagwarantowanej konstytucyjnie nam się należą pensje godziwe. Tak, sąd w Częstochowie. No właśnie. Wtedy wszyscy no, zgodzili się z tym, nikt się z tym nie zgodził, a profesorowie to co, a rolnicy to co, a studenci ich stypendia, prawda, i tak dalej. Oczywiście konstytucja. Prawo powinno respektować pewien stan świadomości społecznej, ale to nie jest żaden dogmat, który ma być realizowany. Ja pamiętam, jak ja się uczyłem w pierwszym roku teorii państwa i prawa, no jestem w Warszawie, to profesor Uniwersytetu, myśmy wszyscy byli wykształceni w Krakowie na Leonie Petrożycy w 1958. No, to on pokazywał, jak roztropnie jest, prawda, interpretować prawo z punktu widzenia norm, oczekiwań i tak dalej.
Wręcz przeciwnie, uważam, że odczytywanie prawa polskiego z punktu widzenia interesów partykularnych, na przykład jakiejś grupy lobbystycznej, śląskiej chociażby, ale nie autonomistów, tylko górników dawnych, prawda, czy kościoła katolickiego, czy jakiejkolwiek innej religii, czy ateistów nawet, jak ich będzie więcej, to nie ma znaczenia. To jest klęska prawa. Od razu i natychmiast. A efektem są sejmowe... Proszę nie bronić swojego szefa w ten sposób. W piśmie do Sejmu, tak? Nie ma opinii, nie ma powołania się nawet na artykuł. Jest uwagi Sądu Najwyższego. Ale jest wstępem. Uwagi, no to nic, ale to są... A tak naprawdę to jest pismo waszego biura, czy tekst z pieczątka. Uważam, że pierwszy profesor prezes Sądu Najwyższego powinien być natychmiast zdjęty ze stanowiska. Dlaczego? A nie, proszę się nie śpiesz, dlatego że on albo nie wie, co to jest opinia Sądu Najwyższego, albo celowo wprowadza. Myślę, że pomylił się. Ale taki nie musiał się być. Natychmiast minister sprawiedliwości się mówił o opinii Sądu Najwyższego. Nieprawda. Żadnej opinii w sensie artykułu pierwszego nie było. Były wasze uwagi, szacunki, ale to były tylko uwagi biura studiów wywiadowczych. Taka jest prawda. Także on. Nie, pierwszy prezes Sądu Najwyższego w sprawach prawniczych się nie myli. Jest czystszy niż żona Cezara. Także to tak. Woli puścić się was. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że je wzbudziłem jednak chęć polemiki. Dobrze. I dobrze. Pozwolę sobie już nie odnosić się do tego ad vocem, bo to nie ma sensu, żebyśmy tutaj przedłużali jakby nasze wypowiedzi, więc od razu przejdę bezpośrednio do tego, co pani doktor zasygnalizowała i staram się tego stosunkować. Moim zdaniem mówienie o konieczności, tu się zgodzę z panią profesor Łętowską, jest złym postawieniem sprawy, bo nie przesądzono spraw fundamentalnych, a te sprawy fundamentalne, moim przekonaniem cały dramatyzm sytuacji polega tutaj na tym, że artykuł 18 nie da się w prosty sposób odczytać, przepraszam, no będę troszeczkę uparty, na zasadzie czysto prawniczej analizy. Pierwsza podstawowa sprawa, mówimy małżeństwo, tak? Mówimy tutaj rodzina, to, czy to są wszystko pojęcia, które teoretycznie są z pojęciami zastanymi, teoretycznie każdy z nas wydawałoby się wie, tak? Ale kiedy stawiamy sobie pytanie, co to jest, ja też sobie teraz głośno je stawiam, co to jest rodzina, czy rodzina, małżeństwo to jest jakaś forma rodziny, czy też na przykład nie jest, no to muszę powiedzieć, że mam ogromną trudność i bardzo prawdopodobne, że ten przepis był tworzony, bo przecież nie da się ukryć, że w Komisji Konstytucyjnej też nie zasiadali sami prawnicy, no, tak nie powinienem mówić, prawda, no jako prawnik, ale ja jednak im jestem starszy, tym bardziej mam takie przekonania, a jeszcze jestem na szczęście młody, więc nie mam tego doświadczenia, co pozostali dyskutanci. To tak sobie myślę, że jednak prawa od polityki i prawa od, jakkolwiek byśmy chcieli, to jest też dramatyzm tej sytuacji. Nie da się do końca oddzielić, no, ponieważ mamy, tutaj możemy mówić o pewnych poglądach elit, tak, politycznych, tak naprawdę. Nazwijmy je w ten sposób. Niektórzy uważają, że polityków nie należy nazywać się. To oczywiście mamy tutaj pewne poglądy, nazwijmy to tego, kto się akurat mieli być elitą polityczną. No, takie są prawdopodobnie poglądy większości. No, gdyby nie było inaczej, to ten przepis może byłby precyzyjniejszy, może by go w ogóle nie było, prawda? Moim zdaniem mówienie o konieczności regulacji związku to jest, chyba jest złym postawieniem sprawy, bo tutaj jest to niestety jakaś kwestia leżąca poza prawem, a bardziej na płaszczyźnie pewnych przekonań, których wyrazem jest ten artykuł 18 tak go odczytał.
Jeszcze wrócę na chwilę tylko do tej definicji rodziny jako małżeństwa z dzieckiem. No dobrze, no, mamy taką sytuację, jest status rodziny. Dziecko umiesz. No właśnie. Zmienia się status rodziny. Kto to określa ten nowy stan? Prawda? I ja mówiłem tylko o konsekwencjach przyjmowania pewnych koncepcji. Po drugie, ja myślę, że rozumienie pojęcia rodziny jest treścią, częścią składową artykułu 18. Rozumienie to jest współokreślane przez orzecznictwo sądów polskich i sądów międzynarodowych. I jeżeli my będziemy zamykali oczy na to, co powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie, które jest elementem składowym polskiego porządku prawnego, to znaczy, że my jesteśmy hipokrytami, którzy powinni zamknąć sklepik prawniczy. Bo jak nam jest wygodnie, to jesteśmy członkami wspólnoty europejskiej, ale jak nam zaczyna przeszkadzać, to mówimy nie, nie, akurat ten wyrok nie może u nas obowiązywać, bo moje przekonanie światopoglądowe na to nie pozwala. Więc to jest moja bezpośrednia odpowiedź na Pani pytanie i oczywiście do tego socjologia, psychologia, antropologia, wszystkie nauki, które powodują, że prawnik musi ulepić z całej wiedzy coś, co potem będzie próbą definicji. Bo to przecież będzie na użytek konkretnej sprawy, którą ma rozstrzygnąć ten czy inny sąd. Ten czy inny sąd chcę przywołać i czynię to bardzo chętnie. Wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Trzysusze z 2010 roku, w którym sędzia Sądu Rejonowego rozprawia się w uzasadnieniu z orzecznictwem Sądu Najwyższego i akceptując orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przyznaje prawo jako osobie bliskiej partnerowi homoseksualnemu wejście w stosunek najmu. I to jest dla mnie przykład, jak funkcjonuje, jak może także funkcjonować prawo. I ostatni temat. Trybunał Konstytucyjny, wyobraźmy sobie, taka niczym nieograniczona wyobraźnia, że ustawa jest o związkach partnerskich i że oczywiście wtedy jest zaskarżona do Trybunału. To już jest poza sprawą. Jakie możliwości ma Trybunał Konstytucyjny? No, umorzyć postępowanie, ale liczmy na to, że nie umorzy. Ale jeżeli nie umorzy, to ma trzy możliwości. Co do zasady, ja nie mówię o modalności. Stwierdza zgodność z konstytucją. Prawda? Dobrze. Stwierdza niezgodność z konstytucją. Ma prawo. I trzecie. Nie jest niezgodny z konstytucją. Czyli sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny uznaje te przepisy, nie mają żadnego związku z artykułem 18. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy oto bardzo poważny tenor wypowiedzi. Jeżeli regulacje prawne dotyczące związków partnerskich nie będą podobne do małżeństwa, to jesteśmy gotowi zgodzić się na taką regulację. Co to znaczy, proszę Państwa? To znaczy, teraz musimy powiedzieć, jak bardzo niepodobne. Prawdopodobnie tak bardzo niepodobne, że zaprzeczają istocie regulacji. No bo po to ludzie chcą żyć w związkach partnerskich, żeby ich związki były na miarę tego wzorca, które znają najlepiej, mianowicie małżeństwo. I jeżeli tak, jedni nie mogą, a drudzy z różnych powodów nie są w stanie zawrzeć małżeństwa. Jeżeli tak, to dla mnie, jako sędziego, wtedy, ale dzisiaj jest łatwo się wypowiadać, to wtedy zgodna z konstytucją byłaby taka regulacja, która w małym stopniu różniłaby się od
konstrukcji małżeństwa. I wystarczyłaby jedna różnica, żeby uznać, że jest to zgodne nie z artykułem 18, bo to nie jest małżeństwo, tylko z artykułem 30 godność, z artykułem 32 równość, zakaz dyskryminacji, prawo do prywatności, wszystkich innych norm, które przecież nie są wykluczone z porządku konstytucyjnego, tylko dlatego, że my koncentrujemy się na artykule 18 konstytucji. Bardzo dziękuję. Jeszcze tak, ponieważ tak już kompleksowo jak już do tego w tym dyskusji mówię, że ja takie właśnie cztery uwagi bym chciała rozsypane powiedzieć. Sprawa pierwsza. Ja krytycznie odniosłam się do tych kompromisów zawieranych na poziomie dyskusji o projektach z tej przyczyny, że ja podam taki zgniły kompromis, że u nas się ludzie tak umawiają, a później myślą, a jak się co innego odmieni, to się zobaczy. I się później zaczyna szarpanie. Otóż, gdybym musiała polemizować z tego rodzaju argumentem, co ja bym powiedziała? Otóż ja bym wzięła wtedy listę tych uregulowań w prawie i międzynarodowym, i w prawie europejskim, które miały miejsce na przestrzeni, powiedzmy od lat, połowy lat 90. do obecnej chwili. I co by się wtedy okazało? Że ta przestrzeń, do której żeśmy w latach 90. aspirowali, akurat nasyciła się w tym czasie bardzo w poważny sposób, zarówno orzecznictwem, o czym przed chwilą mówił pan profesor Krzysztof, ale i również rozwiązaniami normatywnymi, które wskazują na pewną przychylną tendencję. I to jest jedna uwaga. Druga uwaga, którą chciałam zrobić, ja zrobiłam kiedyś w jakiejś audycji radiowej, dzisiaj sprawdziłam. Otóż ja, to jest pewna historia, ale dosyć znamienna. W roku 1990 w Belgii król Baudouin I, który był niezwykle katolicki i miał bardzo delikatne sumienie, ja mówię to właściwie na ironii, nie chciał podpisać ustawy, która depenalizowała aborcję w Belgii. I jest korespondencja między nim i premierem Martensem, akurat sobie to sprawdziłam, bo pamiętałam to tak przez mgłę, ale teraz już sprawdziłam. I dlaczego? Bo niezależnie od tego, jaki ja mam pogląd na sumienie króla Baudouina, ale ja jestem głęboko przekonana, że on rzeczywiście on nie chciał, żeby jego podpis podpisał. Natomiast w tej korespondencji jest cały pasus, zdajcie mi teraz szansę załatwienia sprawy, bo tutaj non possumus, ale ja chcę szanować wymogi demokracji parlamentarnej. Co wykombinowano? Na dwa dni abdykował po to, żeby pod ustawą był podpis przewodniczącego parlamentu. I dla mnie to jest piękny przykład człowieka, no, który no, zna wymagania demokracji parlamentarnej. I ja bym lubiła no, mieć taką sytuację w ukochanej ojczyźnie mojej, kiedy nawet oponenci na tyle szanują swoje poglądy, a jednocześnie w sytuacji, w której się znajdują, żeby nawet uciekli się do tego rodzaju rozwiązania. Mnie się to po prostu podoba, ten król Baudouin. Chociaż akurat on jest dosyć niesympatyczny, ale musiałam. I wreszcie, proszę Państwa, ale kolejna. A teraz będę adwokatus diaboli. Proszę Państwa, bo znowu, przy tym pewnej nieuczciwości prowadzenia dyskursu. Ja nie chcę mówić z którym, ale dosyć zaangażowanym w promocję ustawy o związkach partnerskich, autorem rozmawiałam. Ja przychodzę i mówię, no dobra. Ale jeżeli już robicie, to dlaczego robicie to, przepraszam bardzo, na patatajkę? Dlaczego to jest zrobione tutaj i tu i owdzie per nogam absolutam? Dlaczego? Jest nawet tego rodzaju sytuacja, że przepisujecie coś z kodeksu rodzinnego, nie wiedząc o tym, co przepisujecie. I przepisujecie na przykład tak, że do zawarcia związku partnerskiego to wyklucza się możliwość, jeżeli jest ubezwłasnowolnienie częściowe, ale do małżeństwa to jest możliwe, jeżeli ubezwłasnowolniony częściowo to może. No to ja, przepraszam bardzo, nic nie rozumiem. Wiecie, jaką ja dostałam odpowiedź? Proszę Pani, my i tak wiemy, że to diabli wezmą, że to jest na nic robota, na nic, więc my robimy to na byle. A ja mówię, Ania, tak to proszę mnie w tą całą zabawę, że tak powiem, nie angażować. Dlatego, że to jest znowu kwestia nieuczciwości dyskursu w drugą stronę. I ja twierdzę, przepraszam, nie chcę już wracać, wspomniała babka Dziewic Wieczór, jak robiłam na rzeczniku za przeproszeniem za pewną sprawę, o której mi zależało, żeby pokazać, że jest możliwa do zrobienia, jakkolwiek wiem, że ją nic nie będzie, to przepraszam bardzo, ale prawniczo była zrobiona bardzo dobrze. I, to, i
I wreszcie ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. O tej konkurencji między małżeństwem i niemałżeństwem i takie różne rzeczy. Jest jedno pole, w którym rzeczywiście związki partnerskie są konkurencją. Ale one to jest bardzo specyficzna sprawa i wymaga zbadania. Otóż, jeżeli związki partnerskie miałyby korzystać z zabezpieczenia społecznego w tych sferach, które nie są całkowicie finansowane ze składek osób zainteresowanych, tylko są w jakiś sposób jeszcze wspomagane przez budżet. A no to oczywiście, to mamy tort, do którego ustawia się więcej talerzyków. I dlatego wtedy trzeba znowu sprawdzić, ale ja powiem, trzeba sprawdzić, wobec tego na jakim poziomie aspiracje o świadczenia społeczne są rzeczywiście, no, czego można wymagać, a czego nie. Bo my mamy sytuację, w której przecież mamy ciągle to dążenie do przejścia na system zabezpieczenia kapitałowego, więc może jeżeli to jest kapitałowe, to nie ma problemu. Ale jeżeli jest wspomagane z budżetu, to oczywiście tak. I znowu, mnie ciągle brakuje w tych dyskusjach tego rodzaju rozwiązań. Więc czy tym stawiam po punkcie kropkę, jeżeli pani mówi, ja się lokuję w tym kawałku wypowiedzi, które pani mówi, zakazane, pożądane, a ja mówię te, które są jeszcze możliwe, te neutralne. Tutaj ja tkwi w tych szczegółach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz do zadawania pytań. Może dalej pana doktora Mateusza Plicha, Ja nie planowałam, ale pod wpływem tego, co powiedział pan, co powiedzieliście państwo, mi się wydaje, chciałabym parę punktów i parę pytań. Po pierwsze, chyba zapominamy o tym, co podkreśla bardzo mocno jednakże profesor Wiktor Osiatyński, że konstytucja to jest taki dokument, który ogranicza demokrację w tym właśnie sensie, że upoważnia działania również większości, ale w ramach tego, co jest w konstytucji ustawowej. W związku z tym powoływanie się w tym momencie na przekonania religijne mnie nie przekonuje. To jest pierwsze. Po drugie, nie możemy, to jest też przykład pani profesor Błędowskiej, który można przełożyć również na konstytucję. Konstytucja nie jest zamurowanym dokumentem, bo proszę sobie przypomnieć, że mieliśmy w poprzednim systemie przepis, który mówił, że państwo gwarantuje pracę, co oznaczało, że każdy pracę musiał mieć, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należało, po czym zmienił się nieco system, i państwo gwarantuje pracę, nie zmieniło się całkowicie, a interpretacja zmieniła się tak, że państwo ma starać się tę pracę stwarzać. Prawda? Czyli to jest drugi moment, kiedy widzimy, że nie trzeba zmieniać treści, żeby życie poszło do przodu i zmieniło znaczenie. Trzecia rzecz, która mnie trochę bulwersuje, dlatego że rozmawiamy cały czas, zapominając jednak o bardzo istotnej rzeczy, że jest kilka orientacji równoważnych seksualnych. I to jest orientacja heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, aseksualna i autoseksualna. I one są wszystkie tak samo normalne, tak samo występujące w naturze i różnią się tylko wielkościami. I teraz to, z czym się nie liczymy, to znaczy ten cały czas dyskurs, który tu się odbywa, który jak gdyby... To również tu wypływa. Powoływanie się na religijność, a zapominanie o wiedzy medycznej, biologicznej, zapominanie o wiedzy, którą mamy i o skutkach tej wiedzy, która wiąże się... Jeszcze tutaj dwie rzeczy. Kwestia uczciwości dyskursu i kwestia budżetu. Budżet to są nasze pieniądze, to są podatki, które płacą podatniczki i podatnicy do budżetu państwa. I wśród tych podatniczek i podatników są wszyscy. Heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni, aseksualni. Ale w związku z tym, czy można na gruncie orientacji seksualnej rozgraniczać tutaj te podstawowe wartości? Kwestia uczciwości dyskursu jest prawdopodobnie również kwestią dostępu do prawników z dobrym bądź złym poziomem, ale też przypomnę to, co pani profesor mówiła. Ważne jest, żeby drążyć kamień. Więc być może przy bardzo niewielkim poczuciu
własnych możliwości. Ten kamień jest drążony powoli, również materiałem, który niekoniecznie się najlepiej do wydrążenia nadaje, ale to jest związane ze sposobem, w jaki traktujemy te osoby. I teraz to, ja tu nie mogę rozmawiać dużo na temat studiów nad rodziną, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my również mitologizujemy i zachowujemy się w sposób wyjątkowo nieuczciwy, jeżeli chodzi o pojęcie tej rodziny i o to, jak rodzinę przedstawiamy, to pan profesor trochę mówił, tak naprawdę przecież to są ostatnie dziesiątki lat, kiedy rodzinę tworzy się na zasadzie uczuć, które ludzie do siebie mają, a nie interesów i wyznaczeń, powiązań i tak naprawdę rzeczywiście spajania państwa i władzy poprzez instytucje rodziny. I to, co państwo mówicie, też to bardzo ładnie pokazuje. Bo związek partnerski z dziećmi nie ma przywileju rodziny. Rodzinę ma dopiero wtedy, kiedy władza państwowa na tym postawi pieczęć. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w ramach rzeczywistości, w jakiej żyjemy, inaczej pojmujemy związek rodziny, inaczej pojmujemy państwo, inaczej pojmujemy związek państw, co również wymusza zupełnie inne spojrzenie na rodzinę. I z tym się wiąże ostatnia rzecz. Mnie się wydaje, bo kiedy zaczynaliśmy dyskusję na temat związków partnerskich, to rzeczywiście podnoszono kwestie życiowe. Wizyt w szpitalu, śmierci i czegoś jeszcze. Ale w tej chwili musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na zupełnie innym poziomie. To już nie chodzi o wizytę, o miejsce mieszkania. Tu chodzi o godność. Tu chodzi o to, żeby przestać traktować ludzi, którzy nie są heteroseksualni, jako obywateli i obywatelki drugiej kategorii. Trzeba przestać tworzyć warunki, w których ci sami ludzie czują się gorsi, gdzie stwarza się sytuację przyzwalającą na pogardę, gdzie stwarza się sytuację pozwalającą na na nierówne traktowanie w oparciu na artykuł 18. I to było moje pytanie, znaczy dwa. Po pierwsze, dlaczego rozpatrujemy artykuł 18? Bo derwamy od artykułu 32, prawda? Dlaczego? Czy to jest w ogóle uprawnione? Drugie pytanie. Do jakiego stopnia to, co na podstawie konstytucji zostało zapisane w innych ustawach, może być brane za podstawę? No, tutaj też profesor Wyrzykowski już powiedział o orzecznictwie, które bardzo wyraźnie pokazuje, że jednakże rodzina została wielokrotnie nazwana w wielu orzeczeniach, które jednak również są elementem polskiego prawa, ale same ustawa chociażby o opiece społecznej, jaka jedna z niewielu, które znam, to definiuje rodzinę. Nie przez ustawę do konstytucji dokonała. No dobrze, ale w związku z tym robię to tak. Idę od konstytucji i patrzę, gdzie na podstawie tej konstytucji, regulując sprawy rzeczywiście ludzi żyjących na co dzień, uregulowano definicję rodziny, bazując na tejże konstytucji. I tu bym o tym nie zapominała, jeśli popełniłam to, to przepraszam. Byłoby bardzo ciekawe, gdyby ktoś zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o pomocy społecznej w części dotyczącej definicji rodziny jako niezgodnej z artykułem 18. Proszę sobie wyobrazić, że to jest w Stanach Zjednoczonych i taką poprawkę do konstytucji wprowadzili. Chcę sobie przypomnieć dyskusję nad zakresem 13 poprawki, czyli o niewolnictwie i po Białej Karolinie chyba po wojnach, po słynnym przykład, działacze murzyńscy wystąpili przeciwko segregacji szkół. Szkół wtedy, bo nawet nie w szkołach. I obrońcy tej segregacji powiadali, bo jest zasada, którą Lincoln tam gdzieś przyczyna, równi, ale oddzieleni. I pamiętam, to znam nawet z filmu, bo słynny film był. I poszła delegacja murzyńska słynnego sędziego Felixa Frankfurtera, który był takim jakby symbolem praworządności amerykańskiej. Tylko prawo, tylko... No mówi tak, no ja dobrze wiem, ja nic wam nie mogę pomóc w tym sensie, że ja no, nie mogę głosować za waszym wnioskiem w obecnym stanie. Ale moja rada jest taka. Zbadajcie dyskusję nad 13 poprawką. Jeżeli znajdziecie cokolwiek, co wyklucza segregację, to ja będę głosował
za jej zniesienie, bo tam są najbliżej. I oni znaleźli, zaangażowali cały sztab prawników. Okazuje się, że nic tej interpretacji równi, ale oddzieleni nie podpierało. I to, co ty mówisz teraz, no właśnie, to by był znakomity przypadek, gdyby ktoś, no, przepraszam bardzo, jest taki artykuł, który chroni rodzinę. Proszę bardzo, my z moim partnerem i adoptowanym, załóżmy, że nawet i z rodzicami żyjemy razem, jest to grupa osób związana, my się domagamy takiej pomocy, jaką państwo gwarantuje rodzinie. I to by mnie ciekawiło, co by powiedział polski sąd. O, jakby się wykręcał. No. Doszliśmy do szczęścia. No, chyba zrobię sędzia z przesłuchy. Ja myślę, że takie pytania warto sobie zadawać. Właśnie, żeby jakby włączyć nasze myślenie o prawie w jakiś obieg międzynarodowy, bo my jesteśmy zaściankowi. Teraz być może jesteśmy na drugim miejscu za Węgrami po zmianie konstytucji, ale jednak nie ma co przyjechać. Zachęcam do zadawania pytań. Czy jeszcze ktoś chciałby zauważyć? Ale co z 32? Dlaczego się to... Nie, no, no więc nie, no oczywiście ma pani rację, tylko no tak ten temat został ustawiony, bo... A po co wszystkim nam? Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko ja myślę, że no, tak to zostało ustawione, że ten artykuł się nazwał, został w debacie sejmowej, jakby na plan pierwszy, no, więc tak, no, nie mam, znaczy to organizatorzy decydowali, mi się wydaje, że wyjaśnienie tej sprawy jest ważne. Natomiast jest oczywistą rzeczą, że konstytucja jest integralnym aktem prawnym i tak naprawdę żaden przepis konstytucyjny nie jest ważniejszy niż inny. Prawda? Więc jakby ta wzajemna interpretacja nasz dla mnie była zawsze oczywistą, że godność człowieka nie jest zależna od jego orientacji seksualnej. Natomiast no właśnie, to są takie argumenty, jak no, Lorenzo opadają, jak pastora Godsona, no, zawsze pojawi lobby załdziejskie na przykład. I co? Co można powiedzieć? Panie mówi, to jest tutaj. Zoofizm jest niewątpliwie nienaturalny w sensie ewolucyjnym. To jest proste, natomiast pedofilstwo jest przestępstwem, więc lobby sobie może powstawać. A wielożeństwo? Proszę? A wielożeństwo? To jest kwestia techniczna. Ja myślę, że był tak chętnie podchwycony jako oręż przeciwko tej instytucjonalizacji związków partnerskich, że miał to swoje zaplecze, o którym mówiliśmy. Pierwszej wykładni, funkcji nadania znaczenia, ale również przez Trybunał Konstytucyjny, które dawały podstawę do bardzo jasnego przesłania. Artykuł 18 jest przeszkodą dla instytucjonalizacji. Artykuł 18 wyklucza możliwość instytucjonalizacji. Przy czym ja piszę też, że są argumenty rozumne i racjonalne i uważam, że w ustach tych, którzy mówią, że artykuł 18 wyklucza związki partnerskie, jest argumentem racjonalnym, bo prowadzi do określonego skutku politycznego, ale nie jest rozumnym z punktu widzenia znaczenia konstytucji, reguł wykładni konstytucji itd. itd. Logiki. Ale ci, którzy są tak bardzo silni, kategoryczni prawnie, konstytucyjnie, moralnie, etycznie, na gruncie artykułu 18 już nie są tak kategoryczni, silni, moralnie, etycznie, intelektualnie, jurydycznie, konstytucyjnie, na gruncie godności.
na gruncie równości, prawa do prawności, zakazu dyskryminacji. A tam jest, nie w artykule 18, jest prawo osób do oczekiwania, że będzie zrealizowane to, co ja nazywam zobowiązaniem ustawodawcy do regulacji prawnej o charakterze instytucjonalizacji związków partnerskich. W tych przepisach ci, którzy domagają się instytucjonalizacji, znajdują podstawę konstytucyjną swoich roszczeń wobec ustawodawcy. I to są uprawnione roszczenia wobec ustawodawcy, który nie ma nakazu instytucjonalizacji. Można mówić, że jest nakaz regulacji, ale moim zdaniem z tych norm wypływa zobowiązanie do takiej regulacji. Bo nakaz był w przepisach przejściowych konstytucji. W ciągu 4 lat stworzyć sądownictwo jednoinstancyjne administracyjne. To były nakazy. Ale zobowiązania wynikają z każdego przepisu konstytucji. I tylko jest pytanie, jak się to rozumie? A Panie Profesorze, artykuł 47, tak? Prywatności, mówię. Prawo do życia rodzinnego. Życia rodzinnego i prawo do prywatności. Tak. Czyli samodzielnego kształtowania relacji. Króciutko, odpowiedź bezpośrednia, Panie Profesorze. Nie można dyskutować o wszystkim naraz. Jeżeli się dyskutuje wobec tego, o tych trudnościach, które w tej chwili w dyskursie stwarza erygowanie artykułu 18 jako przeszkody, no to należy najpierw się możliwie starannie uporać z przeszkodą i załatwiwszy tę sprawę, przejść do dalszych działań już konstrukcyjnych. Natomiast jeżeli się właśnie, ja muszę to powiedzieć, to jest właśnie nieporządek dyskursu. Jeżeli się o wszystkim dyskutuje naraz, no to wtedy się w gruncie rzeczy to o niczym. I dlatego ja bardzo mocno podtrzymuję tę ideę, że w tej chwili pierwszym celem to jest, jeżeli ktoś dąży do konstrukcji pozytywnej, najpierw się rozprawić z artykułem 18. Ale to jest taktyczne w gruncie rzeczy, ale... Czy są jeszcze jakieś pytania, może uwagi, polemiki? Bo tam jest. Stucja, potem pan. Dzień dobry, Marek Szymczyk, obywatel. Proszę Państwa, wszyscy tu obywatele. To znaczy nie reprezentuję żadnej organizacji, żadnego lobby. Reprezentuję samego Szyby i mojego męża, z którym zawarłem związek małżeński dzięki łaskawości Królestwa Niderlandów w roku 2009. Proszę Państwa, ja chciałem się ustosunkować do parę razy, tutaj padło stwierdzenie o rzekomym kompromisie konstytucyjnym. Ja chciałbym powiedzieć, że... Słabo cię słychać, strzałów, wiesz? A niestety, słabo damy radę. Ja, dyskusja tutaj rzeczywiście toczy się na bardzo wielu poziomach. Ja nie chcę wnikać we wszystkie możliwe dywagacje i szczegóły. Przez wiele lat jako działacz gejowski zajmowałem się problematyką, nie chcę powtarzać tego wszystkiego, co już tyle razy walkowaliśmy. Chciałem się ustosunkować do paru stwierdzeń, które padały i tutaj w dyskusji dzisiaj oraz były używane publicznie o rzekomym kompromisie konstytucyjnym. Proszę Państwa, nie było żadnego kompromisu. Kompromis zawierany jest wówczas, gdy równoprawne strony siadają do debaty i wzajemnie uzgadniają poziom zabezpieczenia wzajemnych interesów. Nie przypuszczam, nie przypominam sobie, żeby 2 miliony homoseksualnych obywateli były w ogóle konsultowane w tej sprawie. Tu nie ma kompromisu, to jest dyktat. I bądźmy tego świadomi, nie fałszujmy rzeczywistości. Bo pan profesor bardzo słusznie powiedział, że trzeba się uporać z artykułem 18 Konstytucji. Wszelkie dyskusje, jakie my tutaj toczymy, właściwie są dyskusjami wokół czegoś. Artykuł 18 Konstytucji został wprowadzony świadomie i celowo przez lobby katolickie i jest on bezpośrednio wymierzony przeciwko życiowym interesom osób homoseksualnych. Taki był rzeczywisty cel wprowadzenia tego artykułu. Nie jestem pewna. Panie profesorze,
Interpretacje możemy mieć różne. Ja interpretuję to w sposób bardzo jednoznaczny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wypowiedzi pana Pieronka oraz pani Suchockiej, tak dobrze reprezentującej w Polsce interesy Watykanu. Więc proponuję tak, nie mówmy więcej o kompromisie konstytucyjnym, bo tutaj kompromisu żadnego nie było. Jest to dyktat, jest to artykuł celowo z zamierzeniem wymierzonym w interesy osób homoseksualnych. Jest to wprowadzenie do konstytucji demokratycznego państwa prawnego, skodyfikowanie konstytucyjnie zasady wykluczenia społecznego, bo brak uznania dla rodzin homoseksualnych, brak wprowadzenia do systemu prawnego polskiego instytucji, bądź to małżeństwa dla wszystkich, bądź to zalegalizowanego partnerstwa, jest właśnie objawem celowego, świadomego wykluczenia społecznego 2 milionów osób. Dziękuję bardzo. Pan ma rację w tym sensie, że problematyka tego brzmienia artykułu 18 została wprowadzona do jednolitego projektu ustawy po pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie miało miejsce w styczniu 1997 roku. I wtedy, w drugim czytaniu, pamiętają Państwo, znaczy część z nas pamięta, został dopuszczony na mównicę sejmową przedstawiciel największej pozarządowej organizacji, który nie był posłem, reprezentował Solidarność, Krzaklewski, i zaczął swoje wystąpienie na temat drugim czytaniu konstytucji od usług. Non possumus. Nie bez powodu było przywołanie tej formy. I potem określił, na jakich warunkach Solidarność i Kościół katolicki gotowi byliby rozważać możliwość zaakceptowania w referendum konstytucyjnym tego projektu konstytucji, który był przedmiotem prac Zgromadzenia Narodowego. Wszystkie propozycje, które zgłosił Krzaklewski, zostały włożone do drugim czytaniu do konstytucji. Co więcej, przy okazji PSL też tam włożył swoje. To tak na marginesie, w ramach akcji, jaka była wtedy prowadzona. Po to to zostało zrobione, żeby zneutralizować, bo nie przyciągnąć, tylko zneutralizować Solidarność i Kościół katolicki w warunkach, i to jest klucz konstytucyjny, w których referendum konstytucyjne w ustawie o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji nie było ustalonego poziomu uczestnictwa wyborców referendum jako warunku wiążącego charakteru referendum. Jak było, znaczy była taka regulacja w 1952 roku, że bez względu na to, ile osób weźmie udział w głosowaniu referendalnym, zawsze będzie wiążący charakter tego rozstrzygnięcia. Opozycja pozaparlamentarna bardzo chciała, żeby w ostatnich dni zmienić ustawę konstytucyjną o trybie przygotowania, żeby wprowadzić próg 50% uprawnionych do głosowania jako warunek wiążącego charakteru referendum. Po co? Po to, żeby wezwać: zostańcie w domu. I jaki był efekt końcowy? Dla przypomnienia, w referendum konstytucyjnym wzięło udział 42% uprawnionych do głosowania. A jaki był wynik? 52% za przyjęciem konstytucji, 48% przeciw. I jeszcze, żeby przypomnieć, to był maj 1997 roku. We wrześniu były wybory parlamentarne. I co było na sztandarach akcji wyborczej Solidarność? Dochodzimy do władzy i pierwsza rzecz, jaką robimy, zmieniamy konstytucję. To był program wyborów parlamentarnych. Akcja rozwoju się wybrała wybory. I co? Nikt nie zająknął się, aby zmienić konstytucję.
okazało się, jak dobry mechanizm dla funkcjonowania państwa w każdych warunkach stworzony został w tej konstytucji. Przepraszam za mój uniwersytet. Ale jeżeli można tylko dodać tę kropkę na i. I dlatego ja bym była bardzo ostrożna przy dezawuowaniu kompromisu konstytucyjnego. Na to ja odpowiadam. To nie był kompromis konstytucyjny. Oczywiście, jak to nazywamy? Nie, to nie był kompromis konstytucyjny. To była gra konstytucyjna z bardzo znakomitymi kartami gry politycznej. Ale nie, to było działanie na rzecz zdobycia głosów, które miały przewagę prawa. Ale to nie był kompromis konstytucyjny. To było wymuszenie. Kompromis konstytucyjny mógł powstać w ostatnich 2 latach pracy nad konstytucją. A jak było? Ponieważ ówczesna większość parlamentarna, włącznie z 2 partiami, które tworzyły większość konstytucyjną, czy grupę konstytucyjną, odrzucała mechanicznie, arytmetycznie wszystkie poprawki zgłaszane przez 2 członków Komisji Konstytucyjnej. Panią senator Krzyśkowiak i pana posła Andrzejewskiego, mecenasa Andrzejewskiego. I to było jak Państwo się sięgną do prac konstytucyjnych. Dramatyczne, bo nawet nie starano się tam wejść do istoty propozycji, tylko ponieważ zgłaszane było przez tę grupę polityczną, odrzucano. Wtedy był czas na kompromis. W marcu 1997 roku to była gra znakomita. Bo jak się grają uczciwie od początku. Jeszcze chciałem dodać, bo ja nie używałem terminu kompromis konstytucyjny. Nie bardzo rozumiem, co to miałoby znaczyć w ogóle. Nie znam tych wszystkich szczegółów, bo to nie mój zawód. Natomiast to, co Pan mówił, że ja może tego tak ostro nie stawiał, ale niedawno w jednej z audycji radiowych, dokładnie w ostatnią niedzielę, w Radiu Z to śniadanie. Ja tego zwykle nie słucham, ale podjechaliśmy autem i coś się można zrobić. I tam zadano posłowi Nałęczowi, czy właściwie Tomiszowi, czyli doradcą prezydenta, ale dlaczego, panie profesorze, dlaczego żeście nie zrobili związków partnerskich, jak byliście u władzy? Skoro teraz uważacie, że jesteście za, czy pan jest za, i tak dalej. I on powiedział coś zupełnie niesamowite. I to, że no tak, panie pośle, bo już nie wiem, kto mu zadał, chyba Rozenek mu zadał to pytanie, to tak, panie pośle, ale myśmy wtedy byli przed akcesem do Unii Europejskiej, no i chcieliśmy mieć kościół naszej. Więc to jest wykładnia może do tego. Natomiast ja jeszcze raz twierdzę, że ten artykuł się znalazł przez przypadek i jego sformułowanie zwłaszcza, ponieważ biskupowi Pieronkowi i innym nie przyszło do głowy, że pojawi się termin związki partnerskie. Gdyby oni to przewidzieli, to więc chyba coś więcej zaproponowano. Ale wydawało mi się teraz jak, no cóż, no co, do czego będą dążyć homoseksualiści? No do legalizacji, czy do instytucjonalizacji małżeństw. No i to była taka jakby dość niewielka wyobraźnia socjologiczno-metodologiczna. Więc jakby w duchu pan pewnie tak było, natomiast nie przewidzieli tego, co może się stać. Profesor. Bardzo dziękuję. Tak jak pani profesor Płatek, nie przewidywałem, więc nie merytorycznie, ale o metodzie. Tak się zastanawiam, słuchając państwa, czy my nie popełniamy błędu, dyskutując o artykule 18, który jak państwo specer tego stwierdzacie, znalazł się tu przez przypadek czy z powodów politycznych, czy ideowych. Czy my nie popełniamy błędu w istocie, bo tak zwani politycy pozbawili nas możliwości dyrektywy w związkach partnerskich,
I czy nie powinniśmy więcej energii wkładać w szukanie podstaw w Konstytucji do wprowadzenia tych związków partnerskich, a nie rozważania, do jakiego stopnia artykuł 18 nam nie pasuje, żeby te związki wprowadzać, czy kto go wykorzystuje do tego, żeby tych związków nie wprowadzać. Zatem ja miał taką propozycję, że pewnie musimy tych tak zwanych polityków przekonać, jednak choćby debatę rozpoczęli, więc może pokażmy im podstawy konstytucyjne, żeby o tych związkach rozmawiać poważnie, a nie ideologicznie. I stąd taka refleksja, że mam wrażenie, że za dużo uwagi poświęcamy temu artykułowi. Tylko widzi pan, żeby odpowiedzieć, to nie jest to takie proste, bo te podstawy konstytucyjne, one w uzasadnieniu do wszystkich trzech projektów się znalazły. Prawda? I teraz głównym orężem polemiki jest ten artykuł. I jedynym nawet, nie głównym. Tylko jest tam może takie jakieś dezawuowanie tych innych przepisów konstytucyjnych. Więc jeszcze raz powtarzam, ze względów jakby taktycznych należy się rozprawić z tym artykułem przede wszystkim, no bo to jest chore. Natomiast jakby, no dobrze, no to jak się zorganizuje debatę konstytucyjne za i przeciw, no to proszę bardzo. Tak patrzę, taka debata jest potrzebna, tylko pierwszy musimy, bo i tak się skończy. Pierwszym punktem takiej debaty będzie pola artykułu 18. A później dobra. Albo grana, to jest druga strona. Grana, czyli jeszcze no, przepraszam, a dobra grana to jeżeli wobec tego pan nam mówi co rewolucji, to co my tu w ogóle robimy? Czy pan? Jestem sędzią Sądu Powszechnego. Ja mam do pani profesor, do pana profesora pytanie. Ponieważ 28 listopada ukazała się uchwała Sądu Najwyższego, mówił głośniej, 28 listopada ukazała się uchwała Sądu Najwyższego, która określiła, czy wskazała taki zakres podmiotowy, wyjaśniając pojęcie wspólnego pożycia, faktycznego pożycia. Dopuściła związki właśnie homoseksualne. Ja się chciałem pani profesor i pana profesora spytać, na ile sądownictwo powszechne, jaką rolę państwo widzicie sądownictwa powszechnego właśnie poprzez wprowadzanie tymi drzwiami, jak to tak nazywam, właśnie instytucji, czy tych wszystkich sytuacji około, że tak powiem, instytucji związku partnerskiego, bo wstąpienie w stosunek najmu to jest tylko jeden czynnik, ale do tego dochodzą bardzo poważne problemy, na przykład związane z dopuszczalnością zeznań świadków. Sądy karne są bardzo niechętne co do tego, żeby dopuścić taką sytuację, choć przepisy, no niektóre są bardzo takie jednoznaczne. Więc na ile państwo widzicie tej rolę sądu powszechnych we wprowadzeniu właśnie tymi kuchennymi, że poprzez praktykę stosowania prawa? Mogę ja? Od razu szybko. Proszę, na ogromne. I bardzo bym się cieszyła, gdyby ta praktyka była jak najbogatsza. Problemem naszego życia prawnego generalnie rzecz biorąc jest stagnacja i odniesienie się ogonem do wszystkich partnerów. Sądy, każdy sobie rzepkę skropi. W związku z tym w momencie, kiedy zaczyna ten dyskurs żyć, nawet jeżeli powstaje orzeczenie, które później w stopniu instancji się nie utrzyma, ale jest pewnym elementem, wyrażeniem pewnej podstawy, no to jest róg jakiś w tym całym życiu. Dlatego uważam, że to jest ogromne naznaczenie i ja to bym bardzo się cieszyła, jakby takie rzeczy. Ja sobie mogę pozwolić tylko na krótką uwagę, bo akurat w tą sprawę Fundacja była zaangażowana i chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest wprowadzanie kuchennymi drzwiami jakichś rozwiązań, tylko że to sformułowanie kodeksu cywilnego, on jest neutralny, wspólne faktyczne się i wystąpiliśmy o informację w ramach występowania informacji publiczną, ile było wyroków sądów wcześniej, prawda, i jakie tam były rozstrzygnięcia, było 12 spraw przed tą naszą sprawą, gdzie sądy orzekały na podstawie tego przepisu, że wstąpienie osoby homoseksualnej w stosunek najmu jest możliwe, tak? I orzekały na korzyść tych osób. I tutaj ta jedna sprawa w Warszawie wywołała problemy i związała się z zadaniem tego pytania prawnego. Natomiast to nie jest tutaj moim zdaniem wprowadzane. Jeżeli można, decydujące znaczenie miało wyroki sądów pierwszej instancji, bo one w ramach
nieposłuszeństwa sędziowskiego spowodowało, że Sąd Najwyższy zmienił zdanie. Przecież sądy, które orzekały tak jak sędzia z przysłuchu czy sędziowie innych sądów rejonowych, to były wyroki przeciwko, przeciwko poglądowi Sądu Najwyższego, nie grożącego sądu w konkretnej sprawie, ale mającego znaczenie autorytetu w procesie stosowania prawa. I sędzia powiedział, nie, nas to nie wiąże. My uznajemy, że 691 ma takie brzmienie właśnie i tak rozstrzygamy. I myślę, że, przepraszam, gdybym był sędzią Sądu Najwyższego, to bym się zastanowił, czy ten rodzaj nieposłuszeństwa nie powoduje wydrążania autorytetu Sądu Najwyższego. I tak naprawdę, co zrobił Sąd Najwyższy? Uznał rzeczywistość, tak jak nie uznał rzeczywistości w poprzednim swoim uchwale, która była wiążąca. Ja chciałam dodać jedną bardzo ważną rzecz, bo to nie jest tak, że to wchodzi tylnymi drzwiami, tylko musimy zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie wchodzi na przykład w grę prawo karne, sformułowanie osoba najbliższa jest gruntownie neutralne i za każdym razem decyzja w tej sprawie była przyjmowana przez sądy faktowo, kiedy one o to nie były pytane, a rozstrzygały, że osoba najbliższa w sprawach, gdzie były pary płciowe, rozstrzygały, że jest to osoba, która żyje jak w związku małżeńskim, a więc musi to być kobieta i mężczyzna, a więc w związku z tym to nie dotyczy osób homoseksualnych, co akurat na gruncie prawa karnego wszystkie lata prowadziło do tego, że tam, gdzie osoby heteroseksualne mogły uniknąć odpowiedzialności karnej i bycia nazwanym przestępcą, gdy wchodziły w grę przestępstwa wnioskowe, tam osoby homoseksualne były pociągane do odpowiedzialności, czyli mieliśmy przez wszystkie długie lata tak naprawdę zróżnicowaną odpowiedzialność na gruncie prawa karnego na podstawie odmiennej orientacji seksualnej. To chciałem tak w ścisłości, mówiąc o kuchennych drzwiach, może nie w znaczeniu takim pejoratywnym, ja po prostu chciałem się tak legalistycznie zachować i nie chciałem sobie przypisywać sądom roli takiej legislacyjnej. Ale to jeszcze jedno słowo, bo to orzeczenie dla mnie jako dla sędziego sądu powszechnego jest niezwykle cenne, ale w takim szerszym aspekcie, dlatego że w końcowej części tego uzasadnienia Sąd Najwyższy dał przykład, że tak powiem, przyjęcia promieniowania, mówiąc językiem pani profesor, promieniowania i konstytucyjnego, czy orzecznictwa konstytucyjnego i orzecznictwa Trybunału Europejskiego Trybunału Strasburskiego, bo tam bardzo jasno mianowicie pewien obowiązek zastosowania, czy też nie tyle obowiązek, co przyjęcia i zaakceptowania tego, że żyjemy w porządku pewnym europejskim, to znaczy nie pewnym, tylko europejskim i nie tylko artykuł 8.14 nazwiąże, ale przede wszystkim także wykładnia dokonana przez właśnie europejski Trybunał, a to zaznaczam tylko w taki sposób, że to jest właśnie na odwrót. Tak jak tutaj pani powiedziała. Ten przykład świadczy o tym oto takiej odwrotności. Ale to kuchenne drzwi to tylko taki dla swojej legalistyczną postawy chciałem powiedzieć. Ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Proszę. Michał Długosz, w nawiązaniu do pani profesor Płatek, tak w zasadzie odwrócić na kanwie pytanie. Czy artykuł 18 powinien znaleźć się w takiej formie, w jakiej się znajduje, w konstytucji państwa, które podobne jest demokratyczne, demokratycznym państwem prawnym. Czy zgodnie ze standardami taki artykuł powinien się? Pan powiedział państwo prawa przede wszystkim nieprawne. To jest kolejny przykład, prawda, jakby barbarzyństwa językowego konstytucji. No to trudno powiedzieć. No. Myślę, że to już zależy od... Znaczy, ja bym nie dawał. Ja redagował w opozycji, to ja bym tego nie robił. Uważam, że rzeczy trywialnych nie ma co regulować w konstytucji. Jest trywialnym obowiązkiem i oczywistym obowiązkiem państwa ochraniać to wszystko, co się nazywa życiem rodzinnym. Bardzo ogólny sens.
Bo dla mnie to jest tak, jakby powiedzieć, że obywatelowi wolno oddychać. Że konstytucja to będzie. No ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko tak. Mianowicie konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest aktem niezwykle rozległym w porównaniu z większością konstytucji. Dlaczego? No to trzeba zapytać Komisję Konstytucyjną. Być może im się wydawało, że z uwagi na sytuację, a jednak to, co się nazywa transformacją, że to potrzeba wszystko uregulować. A może to była zapowiedź totalnej biurokratyzacji kraju, na przykład nauki, którą takiej wiary, prawda, mocą twórczą prawa. Nie, no wie pan, to każdy musi rozstrzygnąć dla siebie. Ja uważam tak, jeżeli to jest interpretowane w sposób jakby taki, jak my tu sugerujemy, żadnych złych skutków to nie przyniesie. Jeżeli to jest interpretowane tak, jak proponuje pani Pawłowicz, albo, no, przepraszam, czy powiedzmy sobie minister Gowin, no to jest zdecydowanie zaprzeczenie. Zdecydowanie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, to jest priorytet ideologii kultury prawną. To jest właśnie to, czego oni nie rozumieją, gdyby im opowiedzieć o królu Belgii. No, oni by tego nie zrozumieli. To jest świetny przykład. Zdrajca. Mógł. Ale jeszcze może też do tego pytania. Przecież jeżeli to jest zawsze problem wspólnego mianownika, jeżeli Europa w ogóle ma w jakikolwiek sposób rozwijać się w jakimkolwiek kierunku, ale jako jest wspólna, to po prostu spektrum tego, co nazywamy demokratycznym państwem prawa, musi być, dopuszczać pewien margines. Co więcej, czasami pamiętajmy, że są pewne dewiacje zachodzące w rozwoju historycznym poszczególnych państw. Weźmy hajderowską Austrię w swoim czasie, zresztą przecież. Weźmy jakieś posunięcia we Francji dotyczące postępowania z imigrantami. Są takie tego rodzaju rzeczy, ale póki są te ramy i te ramy są właśnie po to, aby można było teraz tę całą grupę utrzymać razem. Oczywiście, proszę pana, to jest zawsze decyzja, w którym momencie powiadamy, że nam się kończy możliwość akceptacji. Ale wobec takiej decyzji stoi każdy sędzia, który ma, no, dopuszczam, nie dopuszczam, każdy ustawodawca, więc bądźmy troszkę bardziej tolerancyjni, gdy idzie o określenie ram państwa prawa po to, aby to państwo prawo mogło się w jakimkolwiek kierunku rozwijać także pozytywnie. Myślę, że problem nie polega na tym, czy artykuł 18 i artykuł 2 demokratyczne państwa mogą być w tej samej konstrukcji z OSR. I ja tutaj nie widzę wielkiego problemu, bo myślę, że pana kąt polega na tym, że czuje się pan słaby, bezbronny, porzucony w swoich dążeniach do tego, żeby w ramach procedur państwa demokratycznego doprowadzać nie do rezultatu, jaki pan chce uzyskać, tylko żeby realizować swoje potrzeby polityczne, społeczne, emocjonalne, publiczne w związku z brzmieniem artykułu 18 w procedurze demokracji deliberatywnej. Innymi słowy, czy mamy do czynienia z takimi mechanizmami, które nie są określone, nie tyle są określone w artykule 2, ale w artykule 4 Konstytucji, władza należy do narodu, sprawowana jest bezpośrednio już za pośrednictwem przedstawicieli. Czy mechanizm demokratyczny satysfakcjonuje pana jako obywatela w sytuacji, w której jedna z interpretacji jednego z przepisów Konstytucji powoduje pana niewygodę? Znaczy ja tutaj widzę problem, a nie w samych relacjach między dwoma przepisami. Dziękuję.
jeszcze zachęcam może do zadania ostatniego pytania, bo przedłużyć. To ona bardzo fajnie się zresztą toczy, ale myślę, że powoli będziemy kończyć. Jeśli jest jeszcze jakieś pytanie, to pan doktor. Ja przepraszam za spóźnienie, ale zajęcie mnie na uniwersytecie. Ja mam pytanie, ale nie odnoszące się do Polski, ale związane. W konstytucji węgierskiej wprowadzono przepis definiujący instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, dobrowolnego związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny jako podstawy przetrwania narodu. Co więcej, teraz ta poprawka, która została przyjęta na ostatnich dniach i prawdopodobnie zostanie podpisana przez prezydenta, w pewnym sensie podąża w takim kierunku, że Trybunał Konstytucyjny nie może się opierać na dotychczasowym orzecznictwie, czyli żeby jakby wprowadzić nowe otwarcie, prawda? I teraz mam takie pytanie, czy zdaniem Państwa ten przepis Konstytucji w powiązaniu z ograniczeniem kompetencji Węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego może doprowadzić do próby uchylenia ustawy o związkach partnerskich, która na Węgrzech obowiązuje? Można, a skąd ja mogę wiedzieć, czy tam sędziowie są dostatecznie mądrzy, dostatecznie krzywni, dostatecznie odważni? Prawdopodobnie można będzie coś wykombinować u nich, ale wie pan, to jest sytuacyjne. A moim zdaniem dojdzie do czystego aktu legislacyjnego, mianowicie do uchylenia ustawy o związkach partnerskich. Nam nie trzeba będzie, bo po pierwsze jest absolutna swoboda tworzenia prawa. Nawet gdyby próbować zastosować procedury związane z zaangażowaniem Sądu Konstytucyjnego dla rozstrzygnięcia pytania, czy ustawa o związkach partnerskich jest zgodna z brzmieniem nowej konstytucji, to mam wrażenie, że Sąd Konstytucyjny, po pierwsze, nikt takiego pytania nie zada, ale gdyby zadał, to wtedy Sąd Konstytucyjny jest ograniczony tym orzekaniem, ponieważ ma normę konstytucyjną. W związku z tym, no tutaj jednoznaczną i Sąd Konstytucyjny po swoich doświadczeniach ostatnich miesięcy i ostatnich lat, węgierski Sąd Konstytucyjny, nie będzie włączany w rozstrzyganie zagadnień, co do których powstałyby polityczne wątpliwości, czy będzie wystarczająco lojalny nie wobec konstytucji, tylko wobec większości parlamentarnej. Więc wykluczam drogę, znaczy na moje rozumienie, drogę jakiegokolwiek zamierzania Sądu Konstytucyjnego, będzie uchylona ustawa o związkach partnerskich. Ja mam jedną odpowiedź poważną, drugą niepoważną. Drugi, pewnie posłanka Beata Kempa, która jest wielicielką Urbana, poprosiła go, żeby taką poprawkę zgłosił, tak, żeby Polska miała solidarna Polska rządzeńców. Tak, to oczywiście żart, natomiast no nie wiem, ja myślę, że to jest może próbowanie Unii Europejskiej jakby tolerancji dla tego rodzaju uregulowań, to wcale nie musi oznaczać, bo ja nie wiem, jakie brzmienie ma ta ustawa o związkach partnerskich. Jeżeli tam jest termin małżeństwo, no to sprawa jest oczywista, to uznają zaraz za niezgodną z konstytucją. Gdyby terminu tam nie ma, no to mogę powiedzieć, nie ma sprawy. Tyle tylko, że nie można będzie zawierać małżeństw homoseksualnych w Republice Węgierskiej, ale czy na Węgrzech? Już nie ma. Nie, przepraszam, na Węgrzech. I teraz pytanie jest właściwie, jaki jest cel Orbana? Czy on chce, w razie jak wydaje się, że traci prawica w Europie i pewnie także na Węgrzech, że no to jest takie jeszcze, no to jeszcze wam zrobię psikusa. Jeszcze nie ma, ale tu jest jeszcze jeden problem, przecież wtedy nawet na Węgier. To jest właśnie ten, że teraz nie ma pana Pilicha. Słuchajcie, dopiero teraz się zaczynają schowy, gdy idzie o prawo międzynarodowe prywatne. I wtedy już jest akurat zaangażowany problem wątek europejski znacznie mocniej niż to, przecież sama demonstracja wewnątrz Węgiera. I dodatkowy problem, przepisy przejściowe, które regulowały skutki
zawartych uprzednio związków partnerskich pod rządami braku tejże regulacji. No, co to oznacza? To jest niezwykle skomplikowane zagadnienie ze względu na... Ale znaczy jako uzasadnienie ewentualnie, ale prawnie, no to musi być bardzo precyzyjnie rozstrzygnięte, co ze wszystkimi sytuacjami, które powstały pod rządami ustawy, która obowiązywała. Czy tego nie zrobią? No tak, najprawdopodobniej ustawy na lata. Bardzo dziękuję Państwu za udział w debacie. Dziękuję naszym gościom.